Dzień dobry Państwu, witam serdecznie. Dzisiejsza debata poświęcona jest polityce zagranicznej. Dzień jest akurat taki dosyć wyjątkowy. Mateusz Morawiecki jedzie z pierwszą wizytą do Berlina i jest to wielkie wydarzenie dyplomatyczne, które wielkim wydarzeniem dyplomatycznym być nie powinno. Takie wizyty powinny być naturalne. Pierwotna idea tej dyskusji miała dotyczyć w ogóle kierunków polskiej polityki zagranicznej, sytuacji, w jakiej się znaleźliśmy, kwestii naszych strategicznych sojuszów, łącznie z sojuszem poprzez strefę euro. Ale dzisiaj sytuacja jest na tyle napięta, która została spowodowana ustawą IPN-ie, że trudno o tym nie mówić. I chciałbym tak naprawdę od tego zacząć, to znaczy jak wygląda dzisiaj stan naszych stosunków zagranicznych z naszymi partnerami. Nie mówię tylko o Europie, bo Izrael, Stany Zjednoczone i Unia Europejska, i Ukraina. Ukraina, kraje europejskie, ale pozostałe dwa nie. No, ten moment, w którym jesteśmy, jest swego rodzaju przełomowy. W moim przekonaniu dużo złego się wydarzyło i niestety dalej się dzieje. Pytanie, czy polska demokracja, czy polska dyplomacja jest w stanie ten zły trend w jakikolwiek sposób zahamować. A w drugiej części chciałbym przejść raczej do tego, co polska polityka zagraniczna dzisiaj w ogóle traci przez ostatnie lata, jakiego zwrotu powinniśmy dokonać. Ja doceniam zmianę na stanowisku ministra spraw zagranicznych, jeżeli chodzi o sposób bycia i kulturę osobistą, ale to Państwo mogą mi powiedzieć, czy coś więcej z tego wynika niż tylko reakcja, jakby zachowanie na salonach europejskich. Dostrzegłem to, że pan Czeputowicz wymienił komórki z panem Timmermansem, co wcześniej było uważane za zbrodnię. Tylko czy akurat z wymiany komórek coś wynika, czy przypadkiem nie jest tak, że jak się prowadzi taką, a nie inną politykę wewnętrzną, no to polityka zagraniczna jest tego pochodną i tutaj nawet dużo zmienić się nie da. Proszę Państwa, chciałbym zacząć od jednak sytuacji, w której tu jesteśmy. Tu i teraz w kontekście ustawy IPN mieliśmy dzisiaj czy nagranie ambasadora USA, dosyć nietypowe, to jest jednak reakcja na to, co się wydarzyło w Polsce. Mamy dzisiaj wizytę w Polsce przedstawicieli ukraińskich, Ukrainy. Premier Morawiecki jedzie do Berlina, mówiąc, że polskie stosunki z Niemcami są dobre. Z tego, co ja wiem, nie będąc przecież ekspertem do spraw polityki zagranicznej, jak spotykałem się z moimi przyjaciółmi w Niemczech, to no, przekaz był taki, że tak złych jeszcze nie było, tylko oni nie chcą psuć. Niemcy starają się prowadzić politykę, która by nie zaostrzała tych stosunków. No i pytanie takie leninowskie, co zrobić, jak oceniamy tę politykę, i prosiłbym pana ministra Olechowskiego o wstępne zagajenie w tym temacie. Dziękuję bardzo, ponieważ pan poseł mnie poprosił o to zagajenie, myślę, że 4 minuty temu, więc ono nie może być kompletne. Ja z pozwoleniem Państwa bym powiedział raczej jednakże o drugiej części, bo o tym myślałem, przygotowując tak, jakoś myśląc o dzisiejszym spotkaniu, bo uważam, że sytuacja dzisiejsza jest taka, jak każdy widzi, naprawdę ten koniec, no tu trudno znaleźć kogokolwiek, kto by mógł powiedzieć, że sytuacja międzynarodowa Polski jest dobra. Polska jest w tej chwili w zasadzie w jakimś konflikcie z wszystkimi swoimi sojusznikami. Co gorsza, zaczynają być Polacy w konflikcie z cudzoziemcami, bo to uruchomienie takiej nacjonalistycznego rynsztoka też w Polsce i przywołanie najgorszych kodów, zlepków, stereotypów z przeszłości w tej chwili rzuca cień na Polaków w ogóle, nie tylko na rząd polski, więc trudno dzisiaj, czyli pozycja, wizerunek, i taka postawa wobec Polaków zaczynają być naszym problemem. W zasadzie najlepsze stosunki to my mamy z krajami, które są określane jako nieprzyjazne. Jak na sąsiadów popatrzymy, najlepiej nam się współpracuje w tej chwili z Białorusią i z Rosją. Tam nawet jakieś pochwały płyną z Federacji Rosyjskiej. Dlatego przyszłość wydaje mi się też prosta do zdefiniowania. Jest potrzeba powrotu do centrum Unii Europejskiej, budowy Unii Europejskiej, Unii, która wzmacnia Polskę. Polacy tego nie do końca rozumieją dzisiaj, ale czują, że dzięki Unii my jesteśmy mocniejsi. Więc jeśli prezydent Francji mówi o Europie, która chroni, to myśmy moim zdaniem powinni mówić o Europie, która wzmacnia.
To nie są konfliktowe cele, to, ale inne akcenty. Odbudowa, czy budowa, bo jestem krytyczny co do działań poprzedniego rządu w tej dziedzinie, budowa lojalnego sąsiedztwa. My nie możemy w zasadzie na żadnym z naszych sąsiadów polegać tak na 100%. Dlaczego? Bo oni nie mogą na nas polegać. Bośmy tyle rzeczy zrobili złych, tyle razy żeśmy pokazali butę, pychę, taką kompletną nieczułość na problemy tego sąsiada czy sąsiedztwa w ogóle. A przecież lojalne sąsiedztwo to jest kluczowa sprawa dla poczucia bezpieczeństwa. Jak ja mam wśród moich sąsiedzi, są moimi przyjaciółmi, to czego ja się mam bać? Tak? Polska abdykowała kompletnie z polityki budowy jakichś relacji z Rosją. Ja nie mówię, że dzisiaj taka polityka by przynosiła wielkie efekty, ale dyplomacja czasem musi być cierpliwa i musi być dyplomacja. My dzisiaj mamy w zasadzie beznadziejne stosunki z Rosjanami. A kto ma wnosić, kto ma jakąś wizję prezentować stosunków Rosji spośród Europy, z Rosją, spośród Europejczyków, jeśli nie Polacy? No kto ma to zrobić? Portugalczycy, Hiszpanie? Czy to właśnie Polacy powinni proponować jakiś model relacji europejsko-rosyjskich? Bo niestety coraz bardziej nam się oddala taki model, że Rosja jest w Europie. No i po trzecie, i to jest moim zdaniem zadanie, którego powiem szczerze, nie spodziewałem się, że stanie przed nami, ale trzeba będzie odbudować służbę dyplomatyczną. No przecież jak wejdzie ta barbarzyńska ustawa teraz w życie, bo to jest barbarzyństwo, to jest taka zwyczajnie sowiecka czystka, bez jakich nawet próby osłony. Jeśli głównym powodem tej ustawy, jak jest powiedziane, są niedostatecznie silne związki polskich dyplomatów z państwem i narodem polskim, no to proszę mi powiedzieć, jak to będzie oceniane. No tu są ludzie też siwi, więc wiedzą, że też nie z własnego doświadczenia de facto, ale przynajmniej z pamięci rodziców, jak to się odbywa. No to takie trzy zadania, wydaje by mi się, powinny przed nami stoją. I trzeci, ostatni punkt. Polacy są w odczuciu wielu z nas zaskakująco pozytywni w ocenach dzisiejszego rządu. Ale są podobnie jak my, jak ja w każdym razie, krytyczni, jeśli chodzi o politykę zagraniczną. To jest polityka, która się spotyka, kiedy pytani są w ankietach, najgorzej oceniają politykę zagraniczną dzisiejszego rządu. No bo właśnie, jak żeśmy powiedzieli, koń jest taki, jak każdy widzi. Dlatego we wszystkich planach, które by były przygotowywane na przyszłość, i tu bardzo cenię inicjatywę pana posła Petru, że chce taki plan zrobić, życzę mu powodzenia, to polityka zagraniczna powinna być mocno wyeksponowana. Polityka europejska powinna być osią takiego programu, bo też ona w takich, nie tylko dlatego jest po pierwsze w żywotnym interesie tego kraju, tego państwa, tego narodu, tych obywateli, ale również ona ma prawdopodobnie największe szanse przykuć uwagę, czy złapać poparcie, pozyskać poparcie obywateli. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Ja mogę powiedzieć tylko tyle, że pierwsze trzy głosy zaplanowałem, a potem chciałbym Państwu oddać głos. I drugim głosem zaplanowanym jest głos ambasadora Schnepfa. Tylko przepraszam, ja mam pytanie tu jedno. Jaki jest charakter tego spotkania? Jakie są te kamery, zdjęcia? Czy to jest off the record, on the record? On the record. Znaczy kamery sugerują, że jest on the record. No znaczy tak, to że... On the record. I to nie jest tak. Spotkanie i ekspercki on the record. On the record i tak, jest otwarte w tym sensie, że zaproszeni gości są zlimitowani, a jest on the record. Jeżeli to było niejasne, to przepraszam, taka jest sytuacja. Nie było. Bardzo dziękuję za zaproszenie, to cenna inicjatywa. Chyba powinniśmy mieć to samo zdanie, on the record i off the record. Więc nie będę tutaj się ograniczał. Pan minister Olechowski powiedział mi kiedyś, że właściwie nasze spotkania trochę nie mają sensu, bo mówimy tym samym głosem.
Więc ja chciałem powiedzieć, że to, co powiedział pan minister, oczywiście podpisuje się pod tym, co do skutków i potrzeby bardzo głębokiej reformy, z której nawet wielkości nie zdajemy sobie dzisiaj sprawy i z trudności, jakie nas czekają wówczas, kiedy ta polityka zagraniczna z powrotem będzie posiadała podmiotowość. Dzisiaj polskiej polityki zagranicznej po prostu nie ma. Jest ona w pełni, jak nigdy dotąd, podporządkowana na wewnętrznej dynamice, wewnętrznym kalkulacjom, manipulacjom, powiedziałbym, na wewnętrznej scenie politycznej. I chociaż wszyscy wiemy, że w jakimś stopniu polityka zagraniczna zawsze zależała od wewnętrznego układu sił, od polityki wewnętrznej, to nigdy jednak nie była całkowitym niewolnikiem wewnętrznych układów i planów. Dzisiaj tak jest. Świadczy o tym między innymi pozycja ministrów spraw zagranicznych, zarówno poprzedniego, jak i obecnego. I tutaj nic nie trzeba dodawać, bo prezes rządzącej partii sam określił, jaka jest pozycja aktualnego ministra spraw zagranicznych. I jego zdolność kreowania i realizowania polityki zagranicznej w związku z tym jest minimalna, jeżeli w ogóle jest jakakolwiek. Słowa, które padają, i to mamy tutaj cały panteon, można powiedzieć, serię wypowiedzi najwyższych przedstawicieli państwa polskiego w różnych sytuacjach na temat bieżących wydarzeń zagranicznych, bieżącej sytuacji polskiej polityki zagranicznej, i z tego nie układa się żaden obraz. Słowa, które jeszcze na niektórych mogą robić wrażenie, ponieważ, tak jak powiedział minister Olechowski, mamy nieco więcej kultury ogłady i dobrego wychowania w polityce zagranicznej dzisiaj niż dwa miesiące temu, to nie oznacza jeszcze, że za tym kryje się jakakolwiek treść, że powiedzenie, iż mamy bardzo dobre stosunki z Niemcami, oznacza, że rzeczywiście mamy bardzo dobre stosunki z Niemcami. Jeżeli mówimy i słyszymy to, że odbywa się dialog pomiędzy Polską a Izraelem w kwestiach edukacyjnych, w kwestiach pamięci historycznej, to okazuje się za chwilę, że w tym dialogu jest tylko jedna strona, a drugiej w ogóle nie ma. Czegokolwiek byśmy nie dotknęli, okazuje się, że jest to fikcja albo są to definicje, które nic kompletnie nie znaczą. Tutaj mam... Zanotowałem sobie dzisiaj rano zdanie, które padło dzisiaj w Wilnie i chętnie bym usłyszał, czy ktoś może to w ogóle zinterpretować. Mówi prezydent. Prezydent Duda w Wilnie mówi tak. Stosunki polsko-litewskie na poziomie politycznym kształtują się w tej chwili, czyli w momencie, kiedy on tam jest, w dobrym kierunku. Czy ktoś może to wytłumaczyć, co to w ogóle znaczy? Jakim językiem to jest mówione i jaka jest zawartość tego? Jakie są te rzeczywiście stosunki w tej chwili, to znaczy, że wczoraj były inne, jutro jeszcze będą inne i że kształtują się w dobrym kierunku. Jesteśmy karmieni po prostu neologizmami, słowami, które kompletnie nic nie znaczą, ponieważ wydaje się, że rzeczywiście tej polityki nie ma i w związku z tym nie mamy nic do powiedzenia konkretnego. Wpadliśmy w pułapkę. Różne są interpretacje, czy celowo zastawioną, czy też wynikającą z braku rozsądku, z braku rozeznania i wyczucia sfery międzynarodowej. Mam na myśli nowelizację ustawy o IPN-ie. Powiedzmy, takiej wpadki po prostu nie mieliśmy chyba w ciągu ostatnich 30 lat. Ona jednak obnażyła tak naprawdę po pierwsze arogancję, to znaczy, że można powiedzieć i zrobić wszystko, nie bacząc na to, jakie są skutki tego, jakie są koszty, narażając podstawowe sojusze, które dla bezpieczeństwa Polski są fundamentalne, przede wszystkim sojusz ze Stanami Zjednoczonymi. Za chwilę powiem parę słów o tym wystąpieniu ambasadora Paula Jonesa. Narażają stosunki oczywiście z Izraelem, które mieszczą się bardziej wprawdzie w kategoriach symbolicznych, jednak dla Polski z naszą historią są niezwykle ważne, ponieważ w zasadzie my mamy tę samą pamięć historyczną przecież i powinniśmy o nią dbać, aby ten obraz, ten przekaz był spójny i we współpracy właśnie z Izraelem.
Wreszcie, jak to pan poseł Petru powiedział słusznie, no, fascynujemy się wizytą ministra najpierw spraw zagranicznych, a teraz premiera w Berlinie, jakby to było po prostu przekroczenie Rubikon. To mi przypomina trochę nową politykę wobec Chin, Stanów Zjednoczonych kiedyś i jakieś przełamanie czegoś, co przecież było standardem, że jesteśmy, mamy trójkąt weimarski, że komunikacja pomiędzy parlamentami, pomiędzy rządami i na szczeblu prezydentów jest absolutnie fundamentalna i czymś codziennym w naszych realiach, w naszej polityce zagranicznej. Podobnie z Francją, podobnie z Brukselą i władzami, kierownictwem Unii Europejskiej. Dzisiaj spotkanie z przewodniczącym Komisji Europejskiej, czy nie mówiąc już o przewodniczącym Rady Europejskiej, jest wydarzeniem na miarę przekroczenia jakiegoś Rubikonu po prostu w naszej polityce, co świadczy o tym, jak bardzo zdryfowaliśmy w myśleniu w ogóle o tym, co dla Polski jest normalnością i codziennością tak naprawdę. Ambasador, jeżeli poddać to pewnej analizie właśnie dyplomatycznej, ambasador Stanów Zjednoczonych w Warszawie jako trzeci z kolei wygłosił oświadczenie amerykańskie w sprawie ustawy o IPN-ie. Ale tutaj nie chodzi tak naprawdę o ustawę o IPN-ie. Musimy to zrozumieć, że to chodzi o to, o czym powiedział ambasador Jones. O wolność słowa i o wolność mediów. Że to jest pierwsza poprawka do Konstytucji Stanów Zjednoczonych, która jest fundamentem demokracji amerykańskiej i w ogóle demokracji zachodniej. To, że mamy taką sekwencję wydarzeń i że prawdopodobnie, a tak można by rozumieć, nie ma żadnej reakcji ani służb dyplomatycznych polskich, ani polskiego MSZ-u, ani polskiego rządu na próby zmiany stanowiska Polski wywołane przez naszych sojuszników, czyli kraje nam przyjazne. Prawdopodobnie w ciągu ostatnich 2-3 tygodni nie było żadnej de facto reakcji poza takimi ogólnymi słowami, że jest dobrze, że będziemy rozmawiać, że prowadzimy jakiś dialog. To znaczy, że nie mamy nic do powiedzenia, a jeszcze jeżeli do tego dołożymy prawdopodobieństwo, że były próby rozmowy na bardzo wysokim szczeblu, próby wywołane przez stronę amerykańską, które zostały przez nas prawdopodobnie odrzucone, w tej sprawie nie podjęto dialogu na bardzo wysokim szczeblu, powtarzam. To nie są fakty, które możemy potwierdzić, ale ogromne prawdopodobieństwo, że rzeczywiście tak było. Jest wiele świadectw na to. To znaczy, że rzeczywiście dobrnęliśmy do jakiegoś tam końca ścieżki porozumienia. To nie znaczy, że strona amerykańska jutro wycofa swoich żołnierzy, że nie będzie inwestycji, że nie będzie odmodernizacji polskiej armii. Ale pragnę przypomnieć, że polski interes bezpieczeństwa jest zakrojony na wiele lat i wymaga stabilnej współpracy, która będzie dotyczyć tej i przyszłej administracji, i jeszcze następnej, i tego rządu, i jeszcze wielu, wielu następnych, bo to są programy, które są rozwijane przez dziesięciolecie. Jaka jest przyszłość? Bardzo krótko tylko, bo nie wiemy tak do końca, co zrobić, poza tym, że musimy powrócić do głównego nurtu polityki, tam, gdzie byliśmy już, żeby odzyskać zdolność też kreowania polityki wschodniej. Po to, żeby kreować politykę wschodnią, musimy mieć pewną wiarygodność i substancjalność naszego stanowiska. To jest też kwestia kształtowania budżetu europejskiego już za moment. Zdolność oddziaływania na naszych partnerów w Unii Europejskiej w korzystnym kierunku dla Polski, jeśli chodzi o rozwiązania finansowe, jest co najmniej ograniczona i jeżeli nie zminimalizowana. Możemy się spodziewać, że wystąpią na tym polu również ogromne kłopoty. Kadry, mogę to mówić z otwartą przybicą, ponieważ zrezygnowałem z bycia członkiem służby zagranicznej po powrocie z placówki.
dominującym elementem w kształtowaniu kadr jest podporządkowanie, lojalność bezwzględna, lizusostwo i no niestety muszę to powiedzieć, takie przekonanie wśród wielu, że jest to moment, w którym można po prostu zrobić karierę, czyli karierorobiczostwo, tanim kosztem i dotyczy to również osób, które w poprzednich latach nie znajdowały uznania ze względu na brak kompetencji. Dzisiaj to jest czas tych osób. Dzisiaj to jest czas tego trzeciego szeregu, który może nieoczekiwanie również dla siebie odegrać jakąś rolę. Czy będzie to pozytywna rola? Mam duże wątpliwości. Dziękuję bardzo. Ja tylko dwie uwagi pozwalam sobie poczynić. Pierwsza jest taka, że rzeczywiście miałem wrażenie kiedyś uczestnicząc w debatach dyplomatycznych, że często mam wrażenie, że to były debaty w tym samym gronie, ale sprawy były wtedy jasne. I była kwestia taktyki, nie strategii. Dzisiaj obserwując z zewnątrz mam wrażenie totalnego chaosu. I punkt drugi, pytanie, czy to, co się działo z IPN-em, to jest wpadka, czy po wpadce nastąpiło jakieś przemyślane działanie. Ja mam IPN też, pan był uprzejmy mówić ostro, no to ja mam wrażenie, że to wszystko, co się wydarzyło po i co się dalej dzieje, już jest zaplanowanym działaniem. I to jest, obawiam się, granie na ukrytych antysemickich nastrojach części polskiego społeczeństwa, które PiS w sposób taki lekki niby podsyca i hasło jest takie, nikt nam nie będzie mówił, jakie będziemy ustawy pisać w Polsce. I to jest bardzo mocny przekaz, który trafia, jak widać, do części społeczeństwa. Badania pokazują, że Polacy tak też mogą uważać, ale to jest bardzo ryzykowna gra, której nigdy nie było od 30 lat, ani razu coś takiego się nie pojawiło i to jest polityka zagraniczna na potrzeby wewnętrzne z ryzykiem tego, że potem ktoś inny będzie musiał to odkręcać. I to jest bardzo groźne. To jest moja obawa i dlatego ostatnią osobę, którą zaplanowałem w tym jest pan Leszek Piszewski, przewodniczący Związku Gmin Wyznaniowych Żydowskich w Polsce. Mam tylko prośbę, żebyśmy mówili około no, od 5 do 10 minut maksimum, żeby można było zrobić kółko. Jeżeli państwo pozwolą, nie wiem, czy to jest zgodne z protokołem dyplomatycznym, jak ktoś uznam, że naprawdę za długo mówi, to zrobię coś takiego. Dobrze? To będzie sygnał, że to jest moment, kiedy chyba już ciekawie, ale inni też są. Proszę bardzo. Dzień dobry państwu. Dziękuję bardzo za zaproszenie. Rzeczywiście w ostatnim czasie atmosfera w stosunkach międzynarodowych między sojusznikami Polski, Stanami Zjednoczonymi a Izraelem bardzo podgrzała się. Jest to wynikiem przyjęcia ustawy o IPN-ie i chciałbym tu na początku powiedzieć, że wbrew zapowiedziom i zdaniu, które powtarza minister Jaki, że ta ustawa była konsultowana ze stroną izraelską, mogę państwa zapewnić, że półtora roku temu było ogłoszenie, że taka ustawa będzie procedowana i po półtora roku, 26, została ona przez Sejm przyjęta. I to były wszystkie dyplomatyczne działania na polu międzynarodowym pomiędzy Izraelem, konsultacje pomiędzy Izraelem a Polską. Ta ustawa, poza tym, że ma ogromne konsekwencje w stosunkach między sojusznikami naszymi, Izraelem i Stanami Zjednoczonymi, to ma ogromne konsekwencje, rodzi ogromne konsekwencje i głównie konsekwencje i skutki tej niedobrej, w moim odczuciu, ustawy odczuwane są przez społeczność żydowską w Polsce. Ponieważ ta ustawa wzbudziła te demony uśpione, otworzyła puszkę Pandory. Myśleliśmy, że przez te 30 lat budowania relacji polsko-izraelskich, polsko-żydowskich, które w ostatnim czasie przed przyjęciem tej ustawy można było powiedzieć, że są bardzo dobre bądź prawidłowe. Był to chyba najlepszy czas w stosunkach między Polską a Izraelem i między Polakami a Żydami. Natomiast okazuje się, że ten optymizm był nieuzasadniony, że w nas Polakach
w licznych grupach Polaków drzemią ogromne pokłady antysemityzmu, które tylko z poprawności politycznej nie były eksponowane. Natomiast jeśli sprzyjały temu okoliczności, a uchwalenie, przyjęcie tej ustawy wywołało, spowodowało takie okoliczności, że te demony zostały ożywione. Spotkaliśmy się jako mniejszość żydowska z ogromną falą nienawiści. Ilość hejtów pod postami umieszczanymi na naszych stronach internetowych była niespotykana w dziejach, odkąd pamiętam, związek istnieje. Listów działań fizycznych przeciwko społeczności żydowskiej również niespotykana w ostatnich czasach. Bardzo się martwię, i ponieważ docierają do nas, do organów związku i gmin żydowskich, liczne sygnały osób starszych, które pamiętają czasy przedwojenne, którzy pamiętają czasy 68 roku, i analogia do 68 roku, ta narracja, która w tej chwili dominuje w społeczeństwie, jest bardzo podobna, wręcz identyczna z tą narracją, która towarzyszyła zdarzeniom 68 roku. To również budzi ogromny niepokój, lęk i strach w stronie żydowskiej. Wielokrotnie Polska była takim przykładem dla dobrych stosunków polsko-izraelskich, polsko-amerykańskich i do relacji polsko-żydowskich. W świetle tych wydarzeń, które ostatnio miały miejsce w ostatnich latach w tak zwanej zachodniej Europie, we Francji, w Berlinie, w innych państwach zachodnich, my byliśmy oazą spokoju. W tej chwili ten spokój został zburzony właśnie poprzez niewłaściwą, bym chyba powiedział niemądrą ustawę, która niczego nie załatwia. Ona wręcz zburzyła to, co do tej pory budowaliśmy. Ta ustawa nie chroni przed unikaniem sformułowań polskie obozy zagłady, bo do tej pory zdarzyło się to, do czasów, gdy ta ustawa została przyjęta, zdarzyło się to, że takie sformułowania były notowane na świecie. Było to pewnie wynikiem ignorancji, niedouczenia. Intencje były zupełnie inne, natomiast w tej chwili poprzez przyjęcie tej ustawy w pierwszych dniach to sformułowanie zostało powtórzone około 28 milionów razy we wszystkich językach świata. Więc ktoś, kto nigdy nie słyszał o takim sformułowaniu, nagle uznał, że jest coś na rzeczy. I być może część osób zada sobie trud, że zajrzy do historii, czy to jest uprawnione, czy nie, a niektórzy po prostu, słysząc tą kalkę, będą powtarzali dalej. Więc to był czarny PR, który Polska sobie zrobiła. Jak również okazało się, że polska dyplomacja jest niewrażliwa na drugą stronę, która może w relacjach dyplomatycznych, która jest w relacjach dyplomatycznych zawsze, a tutaj tą drugą stroną był świat żydowski, nie tylko Izrael, ale wszyscy Żydzi na świecie, zarówno ocalali, jak i potomkowie ocalałych. Ta ustawa w rozumieniu Żydów zabrania bądź ogranicza debatę na temat prawdziwej historii zagłady. Większość świata nie ma wątpliwości, kto był autorem obozów śmierci, obozów zagłady. Natomiast nasza historia polsko-żydowska ma również ciemne strony. My nie chcemy w Polsce pamiętać o tych ciemnych stronach. To oczywiście jest naturalne, ludzkie, że chcemy raczej być postrzegani jako ci najlepsi i nie chcemy mówić o stronach, które nie przysparzają nam chwały. I oczywiście nigdy nie jest tak, że odpowiada cały naród czy całe państwo, bo odpowiadają poszczególni ludzie, ale tych poszczególnych ludzi było tysiące, które również brały udział w zagładzie. Bardzo często jest ostatnio przywoływany przykład heroicznej śmierci rodziny Ulmów. W Polsce mamy ponad 6 tysięcy sprawiedliwych wśród narodów świata. Proszę Państwa, wdzięczność świata, a szczególnie Żydów,
jest niewypowiedziana. To są bohaterowie na skalę światową i każdy powinien chylić czoła przed każdym z tych osób. Natomiast bardzo często zdarzało się, że te osoby po wojnie bały się przyznać do tego, że pomagały Żydom. I rodzina Ulmów, tak szlachetna, została zadenuncjowana przez Polaka. My w tej chwili mówimy o heroicznej śmierci, rzeczywiście taka była, ale przyczynił się do tej śmierci Polak, obywatel Polski. Więc ta historia, jak mówię, ma i wspaniałe karty, ale również i te bolesne odcienie. I o tych trzeba mówić. Jeśli chcemy budować przyszłość i chcemy budować i iść, patrzeć do przodu i nasze relacje mają być prawidłowe, powinniśmy załatwić najpierw sprawy historyczne, które między narodami są nie do końca wyartykułowane, wypowiedziane, przepracowane. I póki nie wygłosimy do końca i nie wybrzmi do końca ta prawda, to nie ma szansy na prawidłowe relacje z Izraelem czy z pozostałymi krajami, które mają liczną społeczność żydowską i traktują jako ich jako partnera. W Polsce procedując nad tą ustawą bez obecności mniejszości żydowskiej zapomniano bądź nie zdawano sobie sprawy, że takim echem i takie konsekwencje będą przyjęcia tego w moim odczuciu złego prawa. Świadczy to o tym, że nie odrobiono lekcji z dyplomacji, bo jeśli ustanawiamy jakieś prawo, to powinniśmy przewidzieć wszelkie możliwe konsekwencje i rozpocząć dialog z tymi, których te konsekwencje mogą dotknąć. Tutaj tego nie uczyniono. Nie bardzo rozumiem, nie bardzo wiem, no nie jestem specjalistą w dyplomacji, w jaki sposób procedowano nad tą ustawą. Natomiast efekt końcowy świadczy o tym, że no zrobiono to jak zwykle w ostatnim czasie pochopnie, szybko, chcąc osiągnąć, myślę, efekt wewnętrzny, czyli nie wiem, czy to było skierowane do elektoratu partii PiS, żeby podbudować i tak całkiem niezłe sondaże i słupki w sondażach. Nie bardzo wiem, czemu miało to służyć. Jeśli intencje były słuszne, to niestety nie zostały osiągnięte te rezultaty. Efekt wręcz tragiczny i dobre stosunki pomiędzy Polską a Izraelem, budowane bardzo skrupulatnie przez około 30 lat, do czego społeczność żydowska również się przyczyniła, to zostały w ciągu kilku dni zburzone. I w tej chwili bardzo trudno będzie wrócić do stołu negocjacyjnego. Wprawdzie są deklaracje obu stron dobrej chęci i powstały dwa zespoły, natomiast nie docierają do nas informacje, czy te zespoły negocjacyjne rzeczywiście się spotkały, czy trwają jakieś prace. Aby wrócić do tego stołu i rozmawiać, musi być dobra wola z obu stron. I nie możemy okopywać się na swoich przyczółkach, a tutaj poza deklaracjami nie widzimy rezultatów. Ja liczę na to, że jednak zdrowy rozsądek zwycięży i cena, którą może zapłacić Polska, jest zbyt duża, żeby stawiać ją na szale. Jednak czasem dobrze wycofać się jeden krok. I nie chodzi tu o wywieszanie białej flagi, tylko o zdrowy rozsądek i troskę o nasze relacje z państwami na świecie. Bardzo dziękuję. Proszę się zgłaszać teraz. Zgłosił się minister Anyszkiewicz i oddaję mu głos. Dziękuję bardzo. Jeśli mogę o IPN-ie, to pozwolę sobie tylko tutaj jedną taką uwagę dołożyć. Mianowicie, jeśli chodzi o przyszłość, to wcale nie jest wykluczone, że ta ustawa zostanie przez Trybunał Konstytucyjny odrzucona i dzięki temu władza będzie mogła zyskać, że tak powiem, dwie pieczenie przy jednym ogniu. Po pierwsze, pokaże, że Trybunał Konstytucyjny jest istotnie niezależny. W związku z tym wszystkie zarzuty, które wobec niego stawiano, są oczywiście bezpodstawne. No a po drugie, otworzy to jakąś możliwość dla zawieszenia przynajmniej tej ustawy, no i jakichś tam rozmów, które obawiam się, że niewiele wniosą, dlatego że nasza obecna władza jednak trzyma się zasady, że
o żadnych ustępstwach nie może być mowy, bo tak oni definiują suwerenność naszego kraju. Suwerenność to oznacza po prostu absolutną niezgodę na jakikolwiek wpływ z zewnątrz na to, co się w naszym kraju dzieje. I tu chciałbym przejść do Unii Europejskiej, bo fundamentem naszej polityki zagranicznej było oparcie się o Unię Europejską, szukanie w Unii Europejskiej silnego miejsca i traktowanie Unii Europejskiej i naszego wpływu na Unię Europejską jako takiej okazji, w której Unia Europejska i swoją polityką byłoby takim niesłychanie silnym wzmacniaczem naszej polityki i naszych interesów narodowych. To oczywiście kompletnie znalazło się w ruinie. Znalazło się w ruinie dlatego, że Unia Europejska została określona jako po prostu instytucja, która znajduje się w stadium upadku. I to upadku nieodwracalnego. Po prostu tak jak to powiedział pan poseł Krasnodębski, Unia to utopia, która upada. I to jest na dodatek jeszcze taka utopia, która po prostu nas chce, że tak powiem, wciągnąć w to wszystko. A nasza suwerenność ma polegać na tym, że będziemy po prostu właśnie pokazywali, że jesteśmy jedyną oazą w ogóle, w której przechowywane są wartości i fakt, że jesteśmy tutaj osamotnieni jest raczej powodem do dumy, aniżeli powodem do zażenowania. To, że przegraliśmy my, właściwie nie my jako Polska, tylko jako rząd, głosowania nad wyborem Donalda Tuska na drugą kadencję 27-1, było przecież traktowane jako sukces moralny. Jako coś, z czego właściwie możemy być dumni, co jest rzeczą zupełnie zdumiewającą. I tu jest właśnie rzecz absolutnie zasadnicza. Myślę, że fundamentem, tak powiem, który został naruszony, to jest nasza relacja z Unią Europejską. Rząd obecny uważa Unię Europejską za coś, co powinno być owszem zachowane, ale kompletnie zmienione. Pan minister Waszczykowski powiedział bardzo wyraźnie, że Unia Europejska powinna właściwie wrócić do sytuacji, w której była tylko wspólnotą gospodarczą i w gruncie rzeczy nie była żadnym projektem politycznym, że Unia Europejska to w gruncie rzeczy, chociaż on tego wyraźnie nie powiedział, ale widać to z innych wystąpień, ma być takim miejscem, w którym się, że tak powiem, dostaje duże pieniądze, a w zasadzie wobec którego nie ma się żadnych zobowiązań. I nie chcę tutaj się rozwodzić, zresztą są tutaj ludzie, którzy pisali w ogóle na ten temat bardzo dobrą analizę, która została opublikowana przez Fundację Batorego. Chciałbym po prostu tylko powiedzieć jedno, że nam w obecnej sytuacji grozi rzecz następująca, mianowicie, że Unia Europejska może się, jak powiem, rozpaść na takie trzy różne kierunki i różne prędkości. Jedno to może być Europa Karolińska, a więc w zasadzie ta skupiona wokół tej inicjującej cały proces grupy państw. Druga to będzie Europa Euro, a trzecia to będą peryferie. I my się na tych peryferiach znajdziemy. I jeżeli tak będzie, jeżeli nasz wpływ na to, co się dzieje w Unii Europejskiej będzie niewielki, jeżeli pewien kapitał uznania, szacunku i popularności, który mieliśmy, zostanie zmarnowany, a który owocował także w przychylnych, niesłychanie dla nas rozstrzygnięciach finansowych, jeżeli to się zmieni, jeżeli wprowadzone zostanie też uzależnienie wysokości rozmaitych dotacji od przestrzegania rozmaitych norm unijnych, to jest droga, na której my możemy się znaleźć, droga prowadząca do wyjścia Polski z Unii Europejskiej. Ten sam właśnie zresztą przecież polityk pan Krasnodębski zapowiedział, że właściwie trzeba by było zrobić referendum na temat tego, czy mamy zostać w Unii Europejskiej, czy nie. To jest coś, co może doprowadzić do kompletnej katastrofy i temu trzeba ze wszystkich stron postarać się przeciwdziałać. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Teraz pan Rafał Dymek, Fundacja Szumana. Szanowni Państwo, pozwolę sobie kontynuować wątek spraw europejskich. Zgadzam się, że zwolennicy aktywnego członkostwa Polski w Unii Europejskiej są w tej chwili w defensywie. Pozwoliliśmy sobie narzucić narrację, że Unia Europejska to jest tylko jakiś taki klub załatwiania interesów i że Polska swoim twardym stanowiskiem sprytnie te swoje interesy realizuje. Narrację, że instytucje europejskie reprezentują przede wszystkim interesy innych państw członkowskich i Polska musi twardo stać w opozycji wobec tych instytucji, żeby tych swoich interesów bronić. A także narrację uzupełnioną o to, co pan Onyszkiewicz przed chwilą powiedział, że przyszłość Unii Europejskiej jest niepewna i być może całkiem niedługa, przynajmniej strefa euro, Unia Europejska się rozpadnie.
I wobec tak postawionej narracji, nieprawdziwej w stosunku do faktów moim zdaniem, środowisko proeuropejskie jest w tej chwili w defensywie. Ale to, że jesteśmy w defensywie wobec tej narracji, to niestety także jest efekt zaniedbań nie tylko ostatnich dwóch lat, ale w zasadzie chyba całego okresu po 2004 roku. Mówię o tym, że przez wiele czas komunikowano, że Unia Europejska to przede wszystkim fundusze. Słynne hasło 300 miliardów. Nie mówię tego z zarzutem wobec kogokolwiek, ale jako fakt. Jako powody obecności członkostwa Polski w Unii Europejskiej, jakby prześledzić media, wypowiedzi, to najczęściej pojawiały Erasmus, roaming, ewentualnie strefa Schengen. Proszę wybaczyć, ja jestem zadeklarowanym zwolennikiem członkostwa Polski w Unii Europejskiej, ale jeżeli w Unii Europejskiej ma być tylko dla Erasmusa i roamingu, to szczerze mówiąc, sam bym nie był przekonany, czy na pewno rzeczywiście członkostwo Polski w Unii Europejskiej, w ogóle jej istnieje, jest konieczne. Zmierzam do tego, że musimy zmienić tą narrację, tą letnią narrację wobec Unii Europejskiej, szczególnie wobec pokolenia lat 90., dla których te sprawy są oczywiste. Proszę sobie dla porównania wyobrazić, jakby każdy z nas tutaj znajdujących się zareagował, gdyby w latach 80. Jaruzelski powiedział mniej więcej coś takiego. Głosujcie na PZPR, bo Polska Ludowa zapewniła wam ziemie zachodnie, 40 lat pokoju, 3 miliony mieszkań i powszechną edukację. Co generalnie było prawdą, tylko że to nie były potrzeby, które wtedy zgłaszała większość mieszkańców Polski, bo te oczekiwania były zupełnie inne. Więc trzeba tę narrację zmienić. Myślę, że nie możemy się bać mówić, że Polska i my w Unii Europejskiej jesteśmy dlatego, że te wartości, które są wymienione w artykule 2 traktatu, godność osoby ludzkiej, prawa człowieka, praworządność, demokracja, wolność, to są nasze polskie wartości. I my jesteśmy w Unii Europejskiej po to, żeby realizować te wartości i po to, żeby każdy obywatel Rzeczypospolitej Polskiej miał te swobody i te wolności zagwarantowane. I Unia Europejska broni nas, Polaków, po to, abyśmy mieli te wartości właśnie zagwarantowane. Trzeba więcej mówić, że to Unia Europejska jest gwarantem bezpieczeństwa Polski. Mamy stulecie niepodległości. To Unia Europejska jest gwarantem suwerenności i niepodległości Polski. Polska poza Unią Europejską to Polska słaba, której niepodległość jest zagrożona. I myślę, że przede wszystkim właśnie tego typu narracje musimy zacząć stosować. Odejść od Erasmusa, odejść od roamingu, tylko przypominać, że Polska niepodległa i Polska suwerenna to tylko Polska w Unii Europejskiej. Dziękuję. Dziękuję. Jeden komentarz bym chciał poczynić tutaj w kwestii defensywy. Rzeczywiście jest tak, że jak kiedykolwiek byłem w Brukseli albo w Europie Zachodniej na spotkaniach z politykami, to potem musiałem się tłumaczyć, że na pewno nie donoszę. Prawda? I niestety też mogę powiedzieć, nie tylko prawicowi dziennikarze o to pytali, ale ci nieprawicowi również. I powstało takie przekonanie, że na pewno trzeba będzie się wytłumaczyć, że spotkanie z ważnym przedstawicielem, już nie mówię o Farchowsztacie, no to było oczywiste, że donosimy. Jakiekolwiek spotkanie musiało się wiązać z tego typu przekazem. Dwa, pan jak byłem w Berlinie, to jeździła ze mną kamera telewizji publicznej, żeby to donoszenie jakby zarejestrować. I ja się zgadzam, że ważne jest to, żeby mentalnie po prostu przejść do ofensywy z defensywy, bo prawda i słuszność jest po naszej stronie. Teraz Piotr Buras, a potem pan. Dziękuję bardzo. Ja mam dwa punkty. Pierwszy jest taki, że uważam, że w ogóle pomysł tego spotkania jest bardzo dobry. Myślę, że brakuje tego rodzaju debat eksperckich w Sejmie i z politykami, z posłami. Natomiast wydaje mi się, że byłoby dobrze też, żeby jednak takie debaty miały miejsce też w kręgu zamkniętym i off the record. Ponieważ to nie jest, znaczy ja się tu nie zgadzam chyba tak w zupełności z panem ambasadorem Schnepfem, że to nie ma żadnego znaczenia, ponieważ oczywiście my wszyscy pewnie mówimy to samo, on the record czy off the record, ale jednak sytuacja on the record skłania do, znaczy jest taką pokusą do politycznych deklaracji i do tego, żeby, tak jak zresztą ta dyskusja do tej pory pokazuje, no, uprawiać krytykę rządu, która nam się, której wszyscy myślę się doskonale zgadzamy i nie ma, tu podejrzewam tutaj żadnych wątpliwości. Natomiast to, co warto by pomyśleć, o czym warto by rzeczywiście podyskutować na poważnie, to jest to, no, co nas czeka w najbliższych miesiącach i latach i gdzie są te dylematy, z którymi też partie, które mają inny pogląd na zwłaszcza Unię Europejską i miejsce Polski w świecie i w Unii,
no co mogłyby zrobić, jak powinny budować jakąś alternatywną politykę. I to jest mój drugi punkt. To, co mi się wydaje takim dla mnie stwierdzeniem pewnie mało dla nas wszystkich pocieszającym i takim, które właśnie jest, stawia nas przed dużo trudniejszym pytaniem i wyzwaniem niż tylko krytyka tego, co jest, to jest fakt, który ująłbym w ten sposób, znaczy analiza, którą ująłbym w ten sposób, że mamy, jeżeli spojrzymy dzisiaj na to, co się dzieje w Unii Europejskiej i na różnego rodzaju projekty, dyskusje, które się tam toczą, to jest takie dojmujące poczucie, myślę, w polskich elitach politycznych i również eksperckich, że w zasadzie kierunek integracji europejskiej, tak jak dzisiaj on się zaznacza, jest może nie zawsze sprzeczny z polskimi interesami, ale jest bardzo trudny z punktu widzenia różnych fundamentalnych polskich interesów. I wydaje mi się, że problem, znaczy dlatego to nie jest pocieszające, że to się nie ogranicza, takie poczucie nie ogranicza się do partii rządzącej. Jeżeli spojrzymy na, żeby to powiedzieć bardzo krótko, jeżeli spojrzymy na integrację, dalszą integrację strefy euro, to jeżeli do strefy euro szybko nie przystąpimy, co rozumiem jest też postulatem, przynajmniej na szczęście, przynajmniej części opozycji, to ta dalsze pogłębienie integracji strefy euro i również większa polityczna spójność tej strefy będzie miała dla nas negatywne konsekwencje w postaci marginalizacji Polski. Ale drugi obszar to jest to, co coraz częściej u nas się nazywa takim rosnącym protekcjonizmem w Europie Zachodniej i cała dyskusja o dyrektywie o pracownikach delegowanych, ta idea Macrona, l'Europe qui protège. W gruncie rzeczy ona się w wielu krajach Europy Zachodniej sprowadza do tego, żeby chronić swoich obywateli przed negatywnymi skutkami nie tylko globalizacji, ale również integracji europejskiej. Tak jak, przynajmniej jak to jest przez część obywateli w tych krajach postrzegane. Trzeci obszar to jest dzisiaj zarysowująca się integracja w sferze bezpieczeństwa i obrony, gdzie Polska ma ogromny problem z tym kierunkiem, który Francja i Niemcy wyznaczają. I mam wrażenie, że tutaj dyskusja w Polsce jest na minimalnym w ogóle na ten temat poziomie, w zasadzie nie istnieje, natomiast to ma konsekwencje dla przemysłu zbrojeniowego i konsekwencje dla naszego polityki bezpieczeństwa, relacji transatlantyckich i tak dalej, stosunków z Niemcami. I mamy, my w każdym razie, jeżeli porozmawiać z polskimi ekspertami, z politykami, którzy akurat śledzą ten wątek, większość uznaje, że to nie jest dobry kierunek dla Polski. Jak długo, czwarty punkt, jak długo polityka migracyjna będzie wyznaczać kryteria solidarności w Unii Europejskiej, tak długo Polska będzie miała z tym wielki problem z powodów polityki wewnętrznej. Budżet europejski będzie mniejszy i będzie trudniejszy dla Polski. Polityka klimatyczna stwarza różnego rodzaju problemy i Polska nie jest w stanie zmienić jej kierunku sama i tak dalej, i tak dalej. To jest bardzo pesymistyczna wizja, którą ja przedstawiłem, kierunku integracji europejskiej z polskiej perspektywy. I teraz pytanie jest dla Polski takie, co z tym fantem robić? To znaczy, czy my mamy, tak jak nasz rząd proponuje, uznać, że możemy starać się blokować ten rozwój sytuacji, który postrzegamy jako negatywny w każdej z tych sfer, na własną rękę, iść na barykady i na tych barykadach najprawdopodobniej umrzeć? Czy powinniśmy uznać, że jesteśmy, że musimy się poddać i iść z nurtem i w każdych z tych sfer w zasadzie ustąpić? Ja teraz oczywiście wyostrzam te dylematy. Czy też powinniśmy zastanowić się na przykład, i tu bym widział pewne wyzwanie dla takiego grona eksperckiego, zastanowić się, gdzie są w gruncie rzeczy nasze priorytety. Znaczy, gdzie są te rzeczy, w których Polska ustąpić nie może, gdzie naprawdę musimy walczyć do końca, a gdzie są obszary, w których powinniśmy w imię uzyskania obrony naszych priorytetów, gdzie powinniśmy być w stanie podjąć dyplomatyczną grę, być gotowi do kompromisów i wykazać się pewną elastycznością. Mi się wydaje, że w takim momencie dzisiaj stoimy, jeśli chodzi o sferę
integracji europejskiej i być może warto by było nad tymi problemami w sposób pogłębiony przy jakiejś następnej okazji, może już bez kamer, podyskutować. Dziękuję. Mam tylko jedną taką uwagę i też prosimy, żeby nie odbierać tego osobiście, ale uważam, że było za dużo rozmów off the record, znaczy w gronach eksperckich, a jakby poprzez media jakby Polacy nie mają świadomości dylematów, jakie przed nami stoją i Unię odbierają przez roaming i przez Schengen, nie rozumiejąc wyzwań, które stoją, euro jest dla nich tylko walutą. To nie jest kontra, bo uważam, że takie spotkania się muszą odbywać, ale nie ma zupełnie świadomości strategicznej, w jakim położeniu jesteśmy, co z tego wynika. I pieniądze unijne wydawały się Polakom, że płynęły i płynąć będą. Też uważam, że bardzo złą robotę zrobiło 300 milionów, bo miliardów, przepraszam, 300 miliardów, bo stworzyło wrażenie, że Unia to jest tylko bankomat i do tego została sprowadzona. Natomiast trzeba też powiedzieć, jakie są ryzyka strategiczne i przypomnieć o polskiej historii. Ja w ciągu 10 minut będę chciał przejść z tej części diagnostycznej do części ofensywnej. W moim przekonaniu potrzebna jest wielka kontridea dla tego, co robi PiS. On mówi, jesteśmy, to Janusz Janeczkiewicz bardzo jednoznacznie powiedział, to znaczy to jest tak, jesteśmy narodem dumnym i nikt nam nie będzie mówił, co mamy robić. W związku z tym nasza suwerenność polega na tym, że nie słuchamy nikogo, a z Unii bierzemy kasę. No tak bym bardzo upraszczając to ujął. Ja jestem zwolennikiem tej wielkiej idei, która mówi, jesteśmy w jądrze Unii, mamy euro i wchodzimy strategicznie na miejsce Wielkiej Brytanii geopolitycznie, bo jesteśmy ważnym krajem geopolitycznym ze słabą gospodarką, ale który jest bardzo powiązany z Niemcami. Oczywiście nie zrobi tego ten rząd, ale jak te kontridee są po to, żeby wiedzieć, w którym kierunku się idzie, że Polacy mieli wybór między polityką wschodnią, a polityką europejską nie taka, jak była wcześniej, tylko w centrum. Uważam, że po prostu nie mamy wyjścia i dwa, zgadzam się z tobą, że czas jest niekorzystny, bo nastąpi przyspieszenie potem po latach takiej bardzo powolnej, można powiedzieć, integracji. Ale to jest moje tylko zdanie i chciałbym też Państwa poprosić w perspektywie tak 10-15 minut do tego, żeśmy przeszli do części ofensywnej i chciałem powiedzieć też, że osoby, które się wypowiedziały, mogą się wypowiedzieć powtórnie, żeby też nie miały wrażenia, że już robota została wykonana. Proszę bardzo. To ja myślę, że się podporządkuję tej dyrektywie ofensywności. Zabieram głos jako człowiek obdarzony przywilejem patrzenia przez kilkanaście lat na Polskę i Europę z bardzo odległej perspektywy azjatyckiej oraz jako nauczyciel akademicki. Najpierw chciałbym nawiązać do tego, co usłyszeliśmy od pana Rafała Dymka. Od pana Rafała Dymka, mianowicie dodać jeszcze taki argument. Kraj liczący niespełna 40 milionów obywateli z gospodarką taką sobie, bez banków, które są światową, że tak powiem, marką i bez bomby nuklearnej, bez broni nuklearnej, nie ma wiele do powiedzenia w globalnej polityce. Trochę ma, ale wiele nie ma. Mam nadzieję, że pan minister potwierdzi moją diagnozę, że musimy się z tym liczyć, że ja odczuwałem to na każdym kroku jako ambasador Rzeczypospolitej w Indiach. A teraz chciałbym dodać coś już z mojego podwórka, mianowicie chciałbym kilka słów poświęcić pierwotniakom. Proszę Państwa, nie zdawaliśmy sobie sprawy, zapewne politycy całkowicie sobie nie zdawali sprawy, że rozpętując tę antyuchodźczą kampanię, stworzyliśmy sobie niezwykle zupełnie skomplikowaną sytuację, jeśli chodzi o pozyskiwanie życzliwości krajów azjatyckich. Na przykład, jeśli chodzi o edukację, coraz więcej mamy studentów z Azji, z Indii i również nasz przemysł, choćby budowlany, w tej chwili chciałby bardzo sprowadzać ludzi z Bangladeszu i z Indii i tu się pojawiają straszne komplikacje. Ja tutaj przyniosłem coś, co znalazłem w internecie. Hindustan Times, to ostatnia wiadomość. Poland tops the list of countries where Indian students were attacked in 2017.
Dalej wczorajsza Gazeta Wyborcza pisze o tym, że nasi budowlańcy potrzebują ludzi i jest taka konkluzja. Chcemy zapewnić tym pracownikom godne wynagrodzenia i równe płace, ale to po stronie państwa leży stworzenie atmosfery, która sprawi, że ci ludzie będą chcieli tu przyjeżdżać. A tytuł jest rozwiązać problem nienawiści. Więc z tego punktu widzenia narobiliśmy sobie niezwykle dużo kłopotów i nie wiem, czy nie będzie to miało wpływu bardzo negatywnego również na naszą gospodarkę, bo Ukraińcy wyjeżdżają, mogą teraz wyjeżdżać dalej na zachód i brakuje rąk do pracy, a atmosfera jest taka, Polak na prowincji nie rozróżnia, kto to jest uchodźca, kto to jest człowiek, który przyjechał pracować i który nam pomaga budować naszą gospodarkę. Wystarczy, że jest ciemnoskóry i już będziemy go odpowiednio traktować, więc tutaj sytuacja jest nie do pozazdroszczenia. Natomiast przechodząc do tej ofensywy, powiem jako właśnie nauczyciel akademicki, próbujemy jak najwięcej mówić o tym, czym jest Azja, Chiny, Indie, świat muzułmański, no ale możliwości są ograniczone. Dużo lepiej byłoby, dużo bardziej nośne byłoby, jeżeli chodzi o naszą politykę zagraniczną, gdyby na przykład w momencie, w którym student indyjski czy ktokolwiek jest zaatakowany ze względu na ciemną skórę, mamy wyraźne i głośną deklarację ministra spraw wewnętrznych czy nawet prezydenta. To powinny być gesty niezwykle wyraziste. Przecież dyplomacja wszystkiego nie załatwi, a dzisiaj nie, po prostu nie łudźmy się. Przy mas mediach dyplomacja ma bardzo w gruncie rzeczy ograniczone możliwości interpretowania tego, co się w kraju dzieje. Wszystko natychmiast dociera. Zawsze śmieszy mnie to, kiedy przedstawiciele partii rządzącej i opozycji zarzucają, że donosi na Polskę. Niczego nie trzeba donosić, to wszystko jest podane. I teraz ja próbuję mobilizować środowisko orientalistów polskich do tego, żeby jak najintensywniej pracować nad zmianą mentalności, no ale dobrze byłoby, żeby tutaj jakieś odwołanie tego nurtu takiego rasistowskiego, to po prostu nie ma się co oszukiwać. Przyszło ze strony polityków sprawujących w tej chwili władzę, żeby to można było, żeby dyplomacja mogła to odpowiednio przedstawić w tych krajach, w których te rzeczy się pojawiają. No niestety czasy, w których ja miałem przyjemność pełnić rolę przedstawiciela Rzeczypospolitej, minęły całkowicie, bo nie, przypominam sobie, że kiedyś w rozmowach oficjalnych powiedziałem, że mój rząd podziela mój pogląd widzenia. To był tak miły okres, kiedy mogłem to bez żadnej obawy powiedzieć. To niestety współczuję obecnie reprezentującym nas dyplomatom, że pewnie mają pewne trudności, żeby tak to odczuwać. To tyle. Dziękuję. Znaczy myśmy tu właśnie ustali, że są tacy dyplomaci, którzy dokładnie tak samo mogą dzisiaj powiedzieć. W Berlinie na przykład tak, jest taki dyplomata, który w pełni popiera. Wycofuję. Także mają ten komfort. Państwa, teraz będę pilnował czasu, bo chciałbym, żeby się wszyscy wypowiedzieli i do 5 minut maksimum wypowiedzi. Pani Małgorzata Wojnikowska, proszę. Dziękuję. Proszę Państwa, ponieważ rozumiem, że to nasze spotkanie nie ma być samym w sobie ćwiczeniem, tylko ma prowadzić do sformułowania jakiegoś zarysu, planu naprawy państwa w obszarze polityki zagranicznej, to proponowałabym, przechodząc do tego, jakby taki plan, z czego on by mógł się składać,
do podzielenia naszej dyskusji i myślenia, bo to oczywiście nie wyczerpiamy tych tematów, na takie dwie części. Pierwsze to jest dostrzeżenie, że my tak czy tak, bez względu na to, czy by była zmiana rządu, czy nie, myśmy znaleźli się w pewnym momencie, zwłaszcza było to widać po zakończeniu prezydencji Polski w Unii Europejskiej, w takim obszarze, w którym ewidentnie Polska musi definiować, redefiniować, spróbować opisać swoje interesy, tak? Swoje raison d'état, znajdując się w innej sytuacji, czyli w sytuacji członka Unii Europejskiej. Bo myśmy przez lata, w latach 90. i 2000. byli niejako z tego obowiązku trochę zwolnieni. To znaczy nasze podstawowe myślenie było, wejdźmy do Unii, wejdźmy do NATO, to była ta busola, którą myśmy się kierowali. Od momentu, jak myśmy to skonsumowali, w pewnym sensie znaleźliśmy się takiej w pustce myślowej, ponieważ już osiągnęliśmy założone cele, a nie postawiliśmy sobie, czy nie zdefiniowaliśmy być może na nowo tego, w jaki sposób powinna Polska prowadzić politykę, zarówno politykę zagraniczną, jak i politykę europejską, w tym zmienionym układzie, z większą skalą możliwości, a na to się nałożyły zmiany wokół, tak? Bo to wszystko, co się zadziało na granicy wschodniej i tak dalej, nałożyło się na, i tu także sytuacja wewnętrzna Unii Europejskiej. Więc myślę, że pierwszym celem tego ćwiczenia powinno być zdefiniowanie tych podstaw i sformułowanie czegoś, co można by nazwać konsensusem różnych politycznych sił być może, co do którego można by się zgodzić i jakie są to te elementy wspólne, wokół których moglibyśmy koncentrować formułowanie priorytetów polskiej polityki zagranicznej. Ja przypomnę, że taki konsensus myśmy przez lata mieli w polityce zagranicznej. On właśnie polegał na tym, że w zasadzie wszystkie siły polityczne w latach 90. i 2000. zgadzały się, że nastawiamy się na dołączenie do świata zachodniego i jego struktur. Oczywiście byśmy też tu w sposób naturalny znaleźli się w sytuacji, w której od któregoś momentu tego konsensusu byśmy nie mieli. I tutaj się zgadzam absolutnie z wypowiedziami poprzednio. Rzeczywiście jest tak, że obecny układ rządzący definiuje Unię Europejską na przykład jako miejsce większej ilości zagrożeń niż szans. Szanse nadal jakieś dostrzega, one nadal się wiążą na przykład z budżetem, przyszłą perspektywą finansową, ale tych zagrożeń dzisiaj z punktu widzenia obecnego układu rządzącego jest więcej niż szans, stąd też i korekta zasadnicza w podejściu do naszej polityki europejskiej. Ale ja myślę, że poszukiwanie elementów, które mogą zbudować taki nowy konsensus, szeroki, ono jest istotne, bo polityka zagraniczna, i tu też padło, nie może być usługowa na rzecz tego, co się dzieje w kraju. Ona musi się odbywać niejako pomimo tego, co się dzieje w kraju, bez względu na to, co się dzieje. I ja myślę, że ten konsensus należałoby budować właśnie w tych trzech wymiarach, czyli polityki europejskiej, polityki zagranicznej szerokiej, tej globalnej, ale też polityki sąsiedztwa. I w żadnej z tych trzech rzeczy my tutaj niczego dzisiaj na tym spotkaniu nie zdefiniujemy, ale takie prace powinny być prowadzone, ponieważ z tego musi się wyłonić jakiś obraz. I tutaj pan poseł Petru powiedział o jakiejś jakby idei na nowo spajającej, tak, bo rzeczywiście jakby to musi być podporządkowane pewnej szerszej wizji tego, jakie Polska cele sobie stawia jako kraj średniej wielkości w Unii Europejskiej, ale nie jako mocarstwo. I to też my musimy jakby mierzyć siły na zamiary w sytuacji, w której jesteśmy takim krajem, jakim jesteśmy, o tym, a nie innym położeniu geograficznym. Ja myślę, że można sięgnąć do idei, która jest nam przecież bliska, to znaczy idei jakiegoś łącznika i skontrować tę ideę z tą ideą, która dzisiaj jest stawiana, czyli idei kraju, który sam sobie wszystko na własnym polu, z kontrideą właśnie, że zawsze byliśmy w historii setki lat łącznikiem między północą, południem, wschodem i zachodem i jakoś na tym źle przez setki lat nie wychodziliśmy. I ostatnia uwaga to jest dotycząca kadr. Faktem jest, że w tym dzisiejszym położeniu, w jakim znajduje się wiele osób i ze służby zagranicznej, i z eksperckiego pola zajmującego się polityką zagraniczną, jest pytanie o zagospodarowanie tego potencjału, ponieważ raczej będzie coraz więcej osób, które się nie będą mogły włączać w aktywne kreowanie polityki zagranicznej, ponieważ nie będą do tego dopuszczone. Więc jest zasadne pytanie, co zrobić. Jak, w jaki sposób z tego zasobu korzystać i jak sformułować pracę czy jakiś network tych ludzi, aby ten potencjał wykorzystać, chociażby właśnie w formułowaniu
tych elementów tak rozumianej polityki zagranicznej. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Ja bym taką zaryzykował tezę, że po obaleniu komunizmu mieliśmy naszą, znaczy polityka krajowa była podporządkowana celom polityki zagranicznej, czyli dla nas bardzo ważne było, żeby wejść do NATO, a potem do Unii Europejskiej. I rząd PiS-u jest pierwszym, który mówi, że wręcz odwrotnie, że polityka zagraniczna jest załatwiona, nie ma ryzyk, w związku z tym można popsuć sobie, przecież jest pełna świadomość, że psujemy sobie relacje z Izraelem, jest pełna świadomość pogorszenia relacji ze Stanami, nie mówiąc o beznadziejnych relacjach z Unią Europejską. Ale oni to robią na zasadzie przekonania, że wszystko jest okej, okay, że nic się strasznego stać nie może. I to byśmy, czy przypadkiem nie jesteśmy już takim, na takim etapie, że ta polityka zagraniczna zacznie być ważna, też finansowo w kontekście pomysłów, nawet praworządność, równa się, brak praworządności równa się mniejszy budżet. Pan profesor Dobrowolski. Dziękuję bardzo. Dziękuję za zaproszenie. Tylko dwie uwagi ad vocem chciałem właściwie do tych uwag, które Państwo zgłosili, bo powiedzieliśmy już sobie, że mniej więcej wszyscy się co do pryncypiów i diagnozy zgadzamy. Tak? Ja to mówię z perspektywy, no pierwszą uwagę mówię z perspektywy pytam, emeryta polskiej dyplomacji, to znaczy kogoś, kto przepracował w tej firmie 25 lat od momentu, kiedy ona stała się prawdziwą polską dyplomacją suwerennego państwa. I patrzę na, patrząc na wszystkie wzloty i upadki, które przez te 25 lat przechodziliśmy, bo to przecież taki też proces samouczenia się trochę był, to porównując to ze stanem dzisiejszym, to chciałbym bez względu na to, czy to jest off, czy on, powiedzieć, że nie ma żadnej polskiej dyplomacji w tej chwili. To znaczy proces zniszczenia, jaki został zainicjowany przez rząd PiS-u, on będzie przebiegał dalej. Jego kwintesencją będzie oczywiście ustawa, która jeszcze pewnie dotknie 50-70 osób, które pamiętają, no choćby czasy ministra Olechowskiego pamiętają, bo to jeszcze te lata 90. to będzie tego dotyczyło. I celem oczywiście jest nie to, żeby to naprawić, ja teraz tak suponuję, co PiS chce zrobić, ale jest to, co jest jedną z nadrzędnych ideologicznych wartości obecnego rządu, to jest zacieranie pamięci albo pisanie nowej historii. Ci ludzie, którzy stracą pracę w MSZ-cie, to będą ci ludzie, którzy pamiętają jeszcze czasy Skubiszewskiego. Tak? Bo są tacy, którzy w tym okresie budowali polską służbę dyplomatyczną. Oni zostaną w ramach tego zacierania i niszczenia pamięci przeszłości, pisania nowej historii polskiej dyplomacji czy państwa polskiego, zostaną wyrzuceni na bruk. To nie ulega dla mnie żadnej wątpliwości. Oni jeszcze istnieją, oni jeszcze żyją. To będą dramaty indywidualne, dramaty ludzkie także. To jest pokolenie 50-60-latków, którzy mają za sobą po dwie, trzy czasami funkcję reprezentanta Polski na świecie, czyli mają pewne doświadczenie. I druga uwaga, a to oczywiście jest jakby uwaga negatywna, czy uwaga taka rozpaczliwa nawet, bo ja jestem przekonany, że to się stanie w ciągu najbliższych lat. Pewnie Państwo wiedzą lepiej, w jakiej fazie jest ustawa. Ustawa pewnie jest gotowa i czeka na wolę polityczną, żeby została wdrożona. Ona znów jest zapewne niekonstytucyjna, ale to przecież nikogo już w tej chwili w Polsce nie martwi. Tak. I druga uwaga, która wydaje się być uwagą, wzywał Pan poseł do takiej, pani doktor Bonikowska przed chwilą także, do takiej wizji pozytywnej, żeby coś tu stworzyć, żeby coś się urodziło. Więc tutaj już padły dwukrotnie, raz to powiedział pan minister Niszkiewicz, padło to także tutaj, że konieczność zmiany narracji i nie bania się tego, że za panem będzie jeździła telewizja pisowska, jest niezbędna. To znaczy narracja europejska jest wiodąca, bo to jest nasze miejsce, tak? Moglibyśmy dyskutować, czy rzeczywiście po polskiej prezydencji powstała luka, czy myśmy niczego nie wymyślili. Wymyśliliśmy i nie było aż tak źle. Natomiast w tej chwili jesteśmy odsunięci od całej narracji europejskiej, jesteśmy w defensywie i jest niezbędne, aby ten element powrócił.
Tak jak mówił to pan Rafał Dymek, tu nie chodzi o pieniądze, tu chodzi o wartości. Trzeba sprzedawać Unię Europejską jako nasze wartości narodowe. Te, które są u podstaw Unii Europejskiej, to są nasze wartości także, nawet i bez słowa także. To są po prostu nasze wartości, bo jeżeli my się damy wypchnąć z tego obszaru, to rzeczywiście, tak jak mówił pan Piotr Buras, jest na tyle dużo problemów, że my wypadniemy do tej trzeciej strefy, prawda, europejskiej. Znaczy, ja mam wrażenie, że po wdrożeniu, uruchomieniu procedury artykułu 7, my już zostaliśmy napiętnowani jako parias. To znaczy, jesteśmy jedynym krajem, wobec którego tak ostre są wypowiedzi unijne i pełnimy taką rolę, proszę to przyjąć jako nieprecyzyjną metaforę, my pełnimy w Unii Europejskiej taką rolę byciem Białorusi Europejskiej. Znaczy my jesteśmy zamkniętym, wyizolowanym państwem, na które się pokazuje palcem. Myśmy mieli ten problem z Białorusią w latach 90., bo przecież wyciągaliśmy do niej rękę, a to była autarkia polityczna, zatrzaśnięte państwo, prawda? Ostatek, taki skansen komunizmu. No i my jesteśmy teraz w Europie postrzegani jako taki skansen jaki, czego? Rasizmu, antysemityzmu, antyeuropejskości. I tu trzeba wszystkie siły polityczne, które mają jeszcze przełożenie na opinię publiczną, myślę, muszą się skoncentrować na tym, aby rekonstruować tę narrację w kierunku tego, że my tacy nie jesteśmy. A w każdym razie, że istnieje inna Polska niż ta, która widnieje jako w tej chwili ta brudna, zapluta, czarna i nieprzyjemna, antysemicka, o czym tu już było. Więcej nie chcę. Dziękuję. Bardzo dziękuję. Kto z Państwa? Proszę bardzo. Dwie takie zgłosił uwagi. Pierwsza w zasadzie jest postulatem do pana posła osobiście jako jednego z liderów Nowoczesnej. Chciałbym móc liczyć na Nowoczesną, że ona będzie takim czułym barometrem, który zauważa wszystkie przejawy rasizmu i nacjonalizmu w Polsce. Bo tutaj są potrzebne instrumenty, tu trzeba wzywać władze o wyjaśnienia, do działania wszelkimi sposobami, interpelacją, wystąpieniem, zapytaniem, donosem, konferencją prasową i tak dalej. Nie mam, chciałbym mieć taką siłę polityczną, na której mogę polegać, że nic nie przegapili. To nie jest trudno, bo to można zorganizować łatwo, ale wydaje mi się, że wiele osób w Polsce by dostrzegło tę rolę i byłoby wdzięczne za tę rolę, bo trudno, żebym ja tego wszystkiego pilnował. To jest wstrząsające, że nagle, prawda, Hindustan Times coś ma tego typu statystykę, prawda. Dobra, a to druga, i oczywiście do pana też jako autora programu, Nowoczesnej, programu opozycyjnego, ten element, ta eliminacja rasizmu i nacjonalizmu, czy to poprzez, niewątpliwie koniecznie przez pewien czas, przez poprawność polityczną po prostu, ale musi się też znaleźć w programie. My już nie możemy teraz pisać programów, które nie zauważają tego, że Polacy są tacy, a nie inni, prawda? Do tej pory mogliśmy uważać, że to się zmieniło, bo nie było takich... No dobra, a druga rzecz to jest, rzeczywiście kluczową sprawą jest powiedzenie, po co jest Unia Europejska Polakom od nowa. Bo im się to wszystko w głowach pomieszało. Z jakich powodów nie będziemy rozwijać, ale głównie z takiej lenistwa i praktyczności oportunizmu polityków naszych. Łatwe rzeczy, tak. Piękne hasło, Zielona Wyspa, my sami, prawda. A później ludzie mówią, no i proszę, jacy my jesteśmy zdolni. Nic nie zrobiłem, a jesteśmy Zieloną Wyspą. No i jakoś tak... Wszystko się w Polsce zdarzyło tymi rękoma, a gdzieś tam było umorzenie długów, gdzieś tam była
asymetryczna umowa stowarzyszeniowa i tak dalej. I przecież my wiemy nie to, że my jesteśmy bardziej zdolni i pracowici niż dziadkowie, którzy się nie mogli wyrwać, tylko kontekst międzynarodowy był tak sprzyjający. Polska by nie odzyskała niepodległości i nie wyemancypowała się tak szybko gospodarczo, gdyby nie Unia Europejska. Dlatego ja myślę w kategoriach tego hasła, że Unia, która wzmacnia, że wzmacnia wartości, na których, które my wyznajemy, wzmacnia tę wspólnotę zachodnią, prawda, i europejską, wzmacnia nas gospodarczo, wzmacnia nas jako każdego człowieka, bo poszerza nam szanse. Iluż ludzi by się kisiło dzisiaj w Polsce bez możliwości realizacji kompletnej, a tak mogą albo mogli wyjechać. Wzmacnia nas również jako państwo, bo wzmacnia instytucje państwowe, pozwala korzystać z innych wzorów, pozwala korzystać, no więc do co będziemy to osiągnąć. I tu taką gdzieś, moim zdaniem, w tym obszarze trzeba szukać tej narracji nowej, jak państwo mówicie, nie tylko narracji, tego sensu. Ja chciałem zwrócić uwagę też, bo że jest kraj, który wychodzi z Unii Europejskiej, Wielka Brytania, czy też Brytyjczycy przecież do końca nie mieli świadomości, co się wydarzyło, ale to jest też przykład, że opuszczanie Unii Europejskiej nie jest dramatyczne, tylko głupie. To nie jest to jakiś wielki dramat. Ale nie, ale chodzi o to, że to nie jest jakieś dramatyczne wydarzenie, tylko jest referendum i łup. Następnego dnia okazuje się, że trzeba rozpocząć trudny proces, wiele osób ma kaca, a to kurczę, nam nie o to chodziło. I to jest takie trochę żenujące wręcz, że poważny kraj podjął taką decyzję w wyniku nieodpowiedzialnej decyzji premiera. No chciałem tylko powiedzieć, że to jest proces, który się w Polsce rozpoczął. Obrzydzanie, zohydzanie Unii, naszych relacji, wsobny, z przekonaniem, że jesteśmy mistrzami świata i sobie ze wszystkim poradzimy. I teraz tak, każdy może powiedzieć, no co ty, Polska z Unii Europejskiej w życiu nie wyjdzie, ale zakładam, że w Wielkiej Brytanii też było przekonanie, że na końcu dnia przecież tu chodzi tylko o to, żeby pogrozić palcem. Są pewne procesy, które uważam, że można zatrzymać i też miałbym apel do Państwa ze swojej strony. Akurat w tej sprawie wielu z Państwa jest znany osobami znanymi, też się często odpowiada. Ja bym też apelował o takie społeczne zaangażowanie, bo odbieram to, co się dzieje w tych dniach właśnie, jako krytyczne, prawda? I Pana wypowiedź była dla mnie taka bardzo mocna. Na przykład no, ja nie miałem świadomości, że nastąpił olbrzymi hejt i atak na gminę żydowską w Polsce, tak? To wystarczyła iskierka. A przykład tego, co się dzieje z studentami chińskimi w Polsce, jest wizerunkowo przerażający. Dobrze wiemy, że ile trzeba marketingu i kasy włożyć po tym, żeby odkręcić taki wizerunek. No, w związku z tym no, naprawdę dzieją się takie procesy, które są ad vocem, tak? Ad vocem tylko. Jeszcze ja jestem gotów zrozumieć ten Hindustan Times, bo to oczywiście jest polski rasizm, prawda? Więc na inny kolor skóry. No już pobito już kiedyś Filipińczyka, dlatego że sądzono, że jest Arabem w jakimś pociągu w Polsce, bo im się pomyliło, ale ja chcę powiedzieć z mojego własnego doświadczenia, znaczy akademickiego. Ja uczę, 30% moich studentów to są Ukraińcy i z nich dość pokaźna część zgłasza mi ten sam hejt, jaki dotyczy Hindusów. To nie jest tylko kwestia koloru skóry, to jest znacznie bardziej poważny polski problem patologiczny. Przepraszam. Kolejność Michał Kobosko, Jarosław Wereszczyński i potem Janusz Naryszkiewicz. Prosimy tak 4-5 minut maks. Dzień dobry Państwu. Bardzo przepraszam za opóźnienie wszystkich Państwa i Pana Przewodniczącego, za moje spóźnienie i dziękuję za to zaproszenie. Wychodzenie z Unii Europejskiej jest głupie, ale jest jednak przede wszystkim dramatyczne. Dramatyczne dlatego, że ani Brytyjczycy nie wiedzieli, co ich czeka, kiedy głosowali, a nie nawet dzisiaj, kiedy jesteśmy 14 miesięcy przed tym momentem historycznym. Nadal ani my nie wiemy, ani Brytyjczycy nie wiedzą, co realnie się zacznie od kwietnia przyszłego roku. Więc to jest proces, myślę, o którym trzeba wiele mówić i pokazywać, że proces wyjścia Polski z Unii Europejskiej się rozpoczął, on się toczy. Wiara w to w środowiskach
jakiejś części środowiska pisowskiego jest już ta świadomość, że premier Orban nas nie uratuje, nas, to znaczy nie powstrzyma, nie zawetuje i tak dalej, i tak dalej. Premier Orban jest zbyt sprytnym politykiem, żeby i składać dzisiaj takie deklaracje i nie siąść do stołu negocjacyjnego w Brukseli wtedy, kiedy będzie przed realnymi decyzjami. Więc proces usuwania Polski z Unii Europejskiej, on się rozpoczął, on trwa, idzie i musiałaby to być, jak to się ładnie właśnie u nas określa, wola polityczna. Musiałaby się odezwać wola polityczna i tylko od tej woli politycznej zależy, czy ten proces uda się powstrzymać. Nie uda się go powstrzymać premierowi Morawieckiemu, ministrowi Czaputowiczowi, ani innym naszym bardziej świadomym osobom. Mamy takie świadome osoby w PiS-ie. Miałem wrażenie, że po wybuchu skandalu wokół ustawy o IPN i w MSZ-cie, i w Pałacu Prezydenckim, i w innych miejscach pojawiło się zrozumienie. Zrozumienie, które nie jest artykułowane publicznie, bo nie jest to dobrze widziane w elektoracie, ani blisko woli politycznej, że po prostu przekroczyliśmy pewien Rubikon, że sytuacja wokół Polski stała się dramatyczna w tej chwili, że polska soft power, która nigdy nie była duża, dzisiaj się skurczyła nam w te kilkanaście dni w sposób tak gwałtowny, że będziemy to wszyscy odpracowywać długimi latami. My Wielką Brytanią nie byliśmy, nie jesteśmy i nigdy nie będziemy. Niemniej to miejsce będzie, to miejsce za chwilę się pojawi. Chciałoby się, żeby Polska przez swoją aktywność dyplomatyczną, przez aktywność naszą w Brukseli, przez zatrudnianie coraz większej liczby Polaków w instytucjach unijnych, żeby była coraz bardziej dostrzegana, aktywna. No dzisiaj nie widzimy do tego podstaw i nie ma pewnie chęci też po drugiej stronie, żeby Polaków specjalnie awansować, doceniać, bo właściwie dlaczego, skoro kraj jako kraj jest tak postrzegany i robi takie rzeczy. Stała się rzecz straszna w relacjach naszych ze Stanami Zjednoczonymi, no bo przecież realnie sekretarz stanu Rex Tillerson poczuł się osobiście oszukany tym, co usłyszał w Warszawie, po czym wyjechał z Polski, wylądował na ziemi amerykańskiej. Okazało się, że to, co mu powiedziano, że ustawa o IPN nie pójdzie dalej, no ustawa się potoczyła i stąd tak ostre wystąpienia Departamentu Stanu. Skończę może tę moją wypowiedź w tym momencie dosyć oryginalnie, bo ja powiem coś dobrego o polityce polskiego rządu, o naszych relacjach z Unią Europejską. Udało mi się zidentyfikować jedno pole, gdzie mamy bardzo dobrą pozycję w tej chwili, jesteśmy poważnie traktowani. I to jest, drodzy Państwo, polityka cyfrowa i nasza dyplomacja cyfrowa. To może brzmi jakby trochę z dala od tych najgorętszych spraw, którymi żyjemy, ale wszyscy doskonale wiemy, że rola dyplomacji dotyczącej rynku cyfrowego rośnie z dnia na dzień, że to już nie jest tylko internet, bo internet oznacza sprawy społeczne i sprawy polityczne. Dzięki aktywności polskiej strony, co realnie oznacza Ministerstwo Cyfryzacji u nas, w uznawanym na świecie rankingu Digital Diplomacy Review Polska się ostatnio znalazła na 12 miejscu, awansowała o 20 miejsc. Jesteśmy 12 krajem, jeśli chodzi o prowadzenie polityki ofensywy, co przede wszystkim dotyczy Brukseli. No i charakterystyczne, że to jest właśnie to ministerstwo, skąd została pożegnana pani minister, gdzie nie ma do dzisiaj nowego ministra, i którego losy ministerstwa nie są właściwie znane. Nikt nie wie, czy to ministerstwo będzie funkcjonowało, czy nie. W momencie, w którym dla wszystkich rządów demokratycznych świata sprawy internetu, sprawy dyplomacji cyfrowej są coraz istotniejsze i w wielu rządach taka osoba z takimi kompetencjami ma stanowisko wicepremiera, bo po prostu wszyscy sobie zdają sprawę, że kwestia ochrony praw osobowych, kwestia cyber security, wszelkie kwestie dotyczące internetu są dziś kwestiami, które nas wszystkich interesują. Więc, jak powiedziałem, dobra wiadomość, no ale następnie z gorzkim końcem. Dziękuję bardzo. No właśnie. Pan Jarosław Wereszczyński, pracodawca RP. Dziękuję bardzo. Tak, dziękuję za zaproszenie. Nie będę się wypowiadał jak emeryt dyplomatyczny, co prawda z krótszym stażem niż pan profesor, bo tylko 17-letnim i należę do tej kategorii ludzi, którzy nie tylko pamiętają, ale mieli przyjemność współpracować z profesorem Skubiszewskim. Nie spodziewałem się, że jeszcze za swojego życia będę swoją pierwszą placówkę, czyli jako pierwszego oficjalnego przedstawiciela Polski przy Radzie Europy, jeszcze zanim urząd objął świętej pamięci pan profesor Regulski, wspominał jako jakąś anachroniczną historię.
kiedy to członkostwo w Radzie Europy było takim świadectwem maturalnym, gwarantującym dopiero rozpoczęcie tak naprawdę rozmów odnośnie do członkostwa w Unii Europejskiej, gdzie Rada Europy przyznała nam ten status państwa, które nie tylko chroni prawa człowieka, jest państwem prawa, ale przede wszystkim dba o rozwój samorządności terytorialnej i ochronę praw obywateli. Dopiero to umożliwiło tak naprawdę poważne rozmowy odnośnie do członkostwa, a te błędy, o których tutaj była mowa, czyli zła komunikacja Unii Europejskiej jako bankomat, grupa Schengen, Erasmus i parę innych tak zwanych soft zachowań Unii Europejskiej, to najlepszy przykład, o czym pan poseł przed chwilą wspomniał, Brexit. Ten sam błąd popełniono w Wielkiej Brytanii. Dopiero w tej chwili Brytyjczycy zdają sobie sprawę, co oznacza i co będzie dla nich oznaczał ten Brexit, kiedy wyjdą, zwłaszcza jeśli on będzie twardy. My mamy jeszcze szansę to naprawić i chciałem teraz się wypowiedzieć właśnie z punktu widzenia pracodawców, bo chciałem państwu zwrócić uwagę na jedną bardzo istotną rzecz, która myślę umyka. Otóż ostatnie 27-8 lat to był ten okres, w którym polscy przedsiębiorcy akumulowali kapitał. Kiedy polskie firmy na tyle mocno mogły się rozwijać, też i dzięki pomocy funduszom europejskim w Polsce, że w sytuacji, kiedy gotowe są wychodzić za granicę, a proszę pamiętać, że pierwszym naturalnym krokiem to są państwa Unii Europejskiej właśnie, to wyjście za granicę, nie Azja, nie Afryka, ale państwa Unii Europejskiej, zderzają się z tym, o czym wspomniał pan Piotr Buras, czyli z tą polityką protekcjonistyczną. Oczywiście Stowarzyszenie Przewoźników Międzynarodowych jest silną organizacją i polscy przewoźnicy są silni, ale na przykład firmy handlowe czy firmy produkujące w Polsce zakumulowały na tyle kapitału i zbudowały na tyle silne marki, że gotowe są wyjść za granicę i one także, że tak powiem, uderzają w ten mur protekcjonizmu, czy to we Francji, czy w Wielkiej Brytanii, czy Niemczech. Ale to z kolei, to też jest kwestia, która nie została tutaj może jeszcze wyartykułowana. Proszę pamiętać, że to jest pochodna jednak pewnego kryzysu globalizacji, który dzieje się w ujęciu światowym. Państwo, którzy zajmują się zagadnieniami tej współpracy międzynarodowej, wiecie, że Światowa Organizacja Handlu i WTO, ona jakby nie zdała egzaminu tak, jak się tego spodziewano wcześniej, bo to Światowa Organizacja Handlu decyduje o tym, powiedzmy, postępie globalizacji i to, co miało służyć rozwojowi takich państw jak Polska czy państw trzeciego świata, jednak na koniec dnia, jak się okazało, pogłębiło te dysproporcje między bogatymi zachodnimi krajami Zachodu, a państwami rozwijającymi się. I tutaj w tym aspekcie też polska polityka, tak, to są jeden z głosów, tak, że Światowa Organizacja nie spełniła tego zadania. I tutaj też polskie stanowisko i polskie, mimo że jesteśmy członkiem Unii Europejskiej i Unia Europejska nas reprezentuje w Światowej Organizacji Handlu, też powinniśmy mieć swoje stanowisko i oddziaływać w tej polityce międzynarodowej. Natomiast bardzo, bardzo bym prosił o pamiętanie o tym, że ta polityka zagraniczna ma czemuś służyć, promocji naszych interesów, ale też i wspieraniu naszych przedsiębiorców. I my, żebyśmy mieli to na względzie, że to nie jest sztuka dla sztuki, ale to w konsekwencji ma przynieść korzyści polskim przedsiębiorcom. To tyle, dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Mam też prośbę, żeby teraz te wypowiedzi też były takim elementem podsumowującym, sugestiami może. Ci, którzy uważają, że takie sugestie paść powinny, tak jak mówił to pan Andrzej Lechowski, do opozycji. Co robić w tej sytuacji, jakiej jesteśmy? Bo nie spodziewam się, żebyśmy zmienili kurs polityki zagranicznej, ale trzeba też podwyższać koszt obecnego kursu. Na pewno trzeba ludziom uświadomić, dokąd to zmierza, no i jakiego rodzaju działania podejmować po tej stronie. Ja się chyba wszyscy zgadzamy, że trzeba przejść z defensywnej polityki do ofensywnej, ale ofensywa oznacza uderzenie, prawda? Nie każdy z państwa może się czuć komfortowo w takiej sytuacji doradzania politykom opozycji, co mają robić, ale ci, którzy się będą czuli komfortowo, zapraszam do tego typu sugestii. Co w tej sytuacji robić, żeby minimalizować konflikt? Uważam, że są przykłady, że podkręcanie pewnych tematów powoduje wycofanie się. Oczywiście to jest skala mikro. Była ta pani z telewizji, która dostała posadę w Orlenie, pamiętacie państwo? I rano była, a po południu już nie. Czyli jakby ta skala hejtu i koszt był tak duży, że opłacało się ją wycofać. I ten zniknął.
Oczywiście może paralela może być nieodpowiednia, ale jeżeli w Polsce doszłoby do sytuacji, kiedy Polacy, to był też efekt Tuska, znaczy 7-1, jeżeli jakby polska opinia publiczna zobaczyła, że działania rządu mogą wyprowadzić nas z Unii Europejskiej, zaczęła się od rządu odwracać. Czyli to oddziaływanie poprzez opinię publiczną wydaje mi się istotne, ale nie zawsze może być skuteczne. Pan Janusz Onyszkiewicz. Ja może zacznę od takiego stwierdzenia, że jak widać w Polsce jest takie oczekiwanie, że opozycja zacznie jednak w końcu jakoś się konsolidować i współpracować. I wydaje się, że polityka zagraniczna jest takim terenem, na którym najłatwiej byłoby po prostu wszystkie partie opozycyjne, mówię oczywiście o tych bardziej znaczących, poza jakimś takim marginesem w ogóle zupełnym, jednak połączyć. I osią w ogóle takiej konstrukcji, takiego wspólnego stanowiska powinno być stanowisko wobec Unii Europejskiej. Nie chcę tutaj w ogóle już tego rozwijać, bo bardzo wiele tutaj powiedziano, ale to może być właśnie takim po prostu jakby pewnym takim kryterium, że jednak PiS jest właściwie antyunijny, chce doprowadzić nas w końcu do, nie tylko do zmarginalizowania naszego miejsca w Unii Europejskiej, ale także przez tego rodzaju działania do zaprzeczenia żywotnym interesom polskim, także gospodarczym. Także, chociaż oczywiście zgadzam się tutaj, że nie można w ogóle w zasadzie ich stawiać jako najważniejsze. Także gospodarczym, dlatego że przecież Polska nie jest w stanie samodzielnie przeciwstawić się na przykład dumpingowym praktykom Chin czy jakiegoś innego kraju. To może zrobić tylko Unia Europejska. I jeszcze na jeden element chciałbym zwrócić uwagę, a mianowicie na element związany z naszą polityką, jeśli chodzi o Stany Zjednoczone. Otóż naszą ambicją jest, żebyśmy byli dla Stanów Zjednoczonych partnerem ważnym. Mówi się czasami, że powinniśmy być tak ważni jak Izrael. I tu jest taka idea. Otóż myślę, że trzeba tutaj przywołać w ogóle to, o czym była mowa w czasie dyskusji nad Brexitem. Przywołać to samo, zaadresować na nasze podwórko. Otóż Polska oczywiście nigdy nie będzie tak ważnym partnerem jak Wielka Brytania, ale Polska naprawdę swoją wagę dla Stanów Zjednoczonych może jakby budować nie wyłącznie w oparciu o nasze położenie geograficzne i w związku z tym potrzebę jakby wspierania bezpieczeństwa Polski, bo tym samym się wspiera bezpieczeństwo Unii Europejskiej, ale chodzi o rzecz inną, mianowicie dla Stanów Zjednoczonych Polska może być partnerem ważnym, jeżeli będzie miała ważny głos w Unii Europejskiej. Bo tak po prostu to, jakie my zajmiemy stanowisko w ogóle w sprawie gdzieś tam światowej, w gruncie rzeczy specjalnie Stanów Zjednoczonych nie będzie tak bardzo interesować. Natomiast jeżeli będzie takie przekonanie, że nasz głos się w Unii Europejskiej liczy, że mamy pozycję tam jakąś, to tym samym nasza pozycja będzie całkowicie inna, jeśli chodzi o relacje ze Stanami Zjednoczonymi. W związku z tym, mówiąc krótko, trzeba by było, chciałbym tutaj właśnie jakby wyrazić zadowolenie, że tego rodzaju inicjatywa została przez pana Petru podjęta. Mam nadzieję, że w efekcie może być, że tak powiem, wypracowanie jakiegoś takiego dokumentu dotyczącego polityki zagranicznej z takim głównym jądrem, będącym naszą relacją i naszym poglądem na temat naszego miejsca w Unii Europejskiej, bo to może być bardzo dobry przykład konstruktywnej współpracy całej opozycji. Dzięki. Zgoda. Pani Monika Piątkowska, potem pan Ryszard Sznep. Będziemy powoli konkludować, chyba że ktoś z Państwa uzna, że nie. Dziękuję pięknie i za głos, i za zaproszenie na dzisiejszą debatę. Ja chciałam kilka takich sugestii, rekomendacji od strony naszego tutaj gospodarczego podwórka Związku Pracodawców, sektor wydobywczo-energetyczny, ale nie tylko, czyli parę zdań na temat wpływu polityki zagranicznej, bądź jej braku, bo w tym przypadku pewnie o tym trzeba będzie mówić, na rozwój gospodarczy kraju, zarówno wpływ bezpośrednich inwestycji zagranicznych, które to jest oczywiście proces i te skutki za jakiś czas będziemy obserwować, ale pewnie będziemy je obserwować, jak również na rozwój przedsiębiorców zarówno tutaj w kraju oraz ich ekspansję internacjonalizacji, ekspansję zagraniczną.
Zarówno jeżeli chodzi o te narzędzia softowe, czyli chciałam tu parę zdań powiedzieć na temat potrzeby i dzisiejszej jakości dyplomacji ekonomicznej. Od kwestii wizerunkowych Polski, ten skandal wpadka z IPN-em pokazała jakby dwie kwestie. No, ogromna wpadka wizerunkowa i całkowity brak zdolności do dialogu. Co jest ważne z punktu widzenia polskich przedsiębiorców, zarówno tych współpracujących tutaj w ramach Unii Europejskiej, jak również krajów dalekich. Mówimy o sektorze wydobywczo-energetycznym, no to oczywiście są to rynki dalekie, gdzie to wsparcie dobre, jakościowe, profesjonalne w ramach dyplomacji ekonomicznej jest niezbędne. Co trzeba pokazać? Trzeba pokazać, że jesteśmy stabilnym, odpowiedzialnym, przewidywalnym partnerem. No, no dzisiaj już tu na starcie jesteśmy na minusie, zarówno generalnie wizerunkowo, jak również jeżeli chodzi o jakość dzisiejszej kadry dyplomatycznej. O tym mówił na wstępie pan ambasador Schnepf. Kolejny krok to jest realna zdolność Polski do wpływania, kształtowania budżetu unijnego w kolejnej perspektywie. I tutaj chciałam zwrócić uwagę na kilka kwestii niezwykle istotnych dla polskiej gospodarki. Pierwsza kwestia to dzisiaj już chyba tutaj gdzieś padło, polityka klimatyczna. Siła, realna siła wpływu polskiego rządu na kształtowanie tej polityki, na określenie korzystnego, czyli realnego do wykonania dla Polski miksu energetycznego. Ja dzisiaj tych proporcji miksu, jeżeli chodzi o stanowisko polskiego rządu, nie znam. A co dopiero próba wpływania na ten miks, na jego proporcje w Unii. Kwestie korytarzy intermodalnych. No, żeby rozwijała się gospodarka, musi się rozwijać handel. Żeby się rozwijał handel, musi się rozwijać infrastruktura. Infrastruktura przesyłowa, energetyczna. Kwestia, o której dzisiaj w sumie mówiliśmy niewiele, ale liczę na to, że ona jest tak istotna, że zostanie tutaj odrębna debata w tym temacie zorganizowana, oczywiście strefa euro, tak? No to jest decyzja polityczna, absolutnie jest to decyzja polityczna, rodząca olbrzymie konsekwencje gospodarcze, do której trzeba się już dzisiaj w sposób świadomy przygotowywać, zarówno pod względem polityki gospodarczej, polityki społecznej i całościowego podejścia, jeżeli chodzi o politykę zagraniczną w tym temacie. Myślę, że tutaj taka oddzielna debata w tym temacie powinna być zarządzona. Na razie tyle. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Chciałoby się kontynuować ten wątek gospodarczy. Ja się bardzo cieszę, że są przedstawiciele przedsiębiorców i życzyłbym sobie bardzo, żeby przedsiębiorcy uwierzyli, że przed opozycją demokratyczną jest przyszłość. Że nie tylko dyktat musi być tym narzędziem skutecznym oddziaływania, ale także ta wiara w to, że właśnie państwo demokratyczne, które ma dobry wizerunek, jest gwarantem de facto swobód gospodarczych też i sukcesu polskich firm za granicą. A chyba w tej chwili tak nie jest. Jedna uwaga natury ogólnej. Ja mam wrażenie, że my wykonujemy tutaj pewne ćwiczenie intelektualne, mówiąc o polityce zagranicznej obecnej ekipy. I panie Piotrze, ja bym nie chciał krytykować ugrupowania rządzącego, ale nie da się po prostu o polityce zagranicznej w ogóle mówić, omijając autorów i właściwie brak pomysłu, bo my tak naprawdę zastanawiamy się i rozważamy, analizujemy coś, czego nie ma. To pudełko jest w środku puste. To jest gra pozorów, kiedy słyszymy, że ktoś mówi, że właśnie prowadzi dialog, że ktoś coś otwiera, że ktoś nową ścieżkę produkuje relacji z tym czy innym regionem, czy też krajem, to jeżeli przyjrzymy się temu bliżej, tworzymy te pozory aż tak daleko, że tworzymy kraje. To już zupełnie żartem. Ale chciałbym kilka słów o Stanach Zjednoczonych. Nie ma najmniejszej wątpliwości, że filarem naszej narracji powinna być Unia Europejska.
I to mówię też z moich obserwacji jeszcze z Madrytu, z Hiszpanii. Nasza rola była znacząca. To nie jest tak, że nie mieliśmy celów, Małgosiu. Po prezydencji polskiej zamysł sam, żeby kształtować europejską politykę wschodnią, jest gigantycznie ambitny i bardzo trudny, ponieważ Europa miała zupełnie tradycyjnie, historycznie, zupełnie odwrócony wzrok w innym kierunku i zwrócenie uwagi na naszą wschodnią flankę już samo w sobie było wyzwaniem, ale to nie było wyzwanie, które było przejrzyste i wystarczająco dynamiczne dla społeczeństwa polskiego, tak jak takim wyzwaniem było wstąpienie do NATO czy członkostwo w Unii Europejskiej. Teraz Stany Zjednoczone. W Polsce władza, obecna władza, źle zrozumiała amerykańską politykę i to jest ich początek tej klęski, którą obserwujemy między innymi poprzez oświadczenie ambasadora. Otóż rządzącym wydawało się, że wizyta Trumpa i to, co mówił wtedy, jest wykładnią amerykańskiej polityki. Tymczasem Stany Zjednoczone mają dwie polityki dzisiaj. Jedna to jest polityka Białego Domu, który rano, kiedy budzi się, ma za zadanie wyprostować wszystko, co zmalował w nocy prezydent Trump swoją polityką tweetową i oglądając 6 kanałów jednocześnie filmowych i politykę instytucji amerykańskich, to znaczy Departamentu Stanu, Pentagonu, również instytucji takich jak Kongres, jak Izba Reprezentantów i Senat. I tutaj mamy do czynienia z środowiskiem, które ma poczucie odpowiedzialności za ten globalny świat i usiłuje po prostu prowadzić tę politykę w sposób wyważony. Stąd ta reakcja Ameryki, która jest w dalszym ciągu, Ameryki, która jest przywiązana do podstawowych wartości, w które my sądziliśmy, że Ameryka już nie wierzy, że Ameryka teraz będzie biała, nacjonalistyczna i chora w gruncie rzeczy, bo o takiej Ameryce usłyszeliśmy tutaj między innymi w Warszawie. Otóż Ameryka nie jest taka i ta polityka, którą w tym momencie akurat zaprezentował Rex Tillerson i ambasador Jones tutaj i Departament Stanu, to jest też Pentagon, który usiłował równoważyć politykę, szalone wymianę zdań pomiędzy Kim Jong-unem i Donaldem Trumpem, z powodu których obu cała Korea Południowa po prostu bała się położyć spać, bo nie wiedziała, w czym się obudzi. Więc ta Ameryka jest i powinniśmy oczywiście też to inwestować i przekonywać, że poza środowiskiem rządowym są jeszcze inne środowiska, które myślą w normalny sposób, tak jak jest w Ameryce właśnie. Być może tą płaszczyzną dzisiaj, ponieważ nie mamy żadnego wpływu ani na MSZ, ani na kancelarię premiera, ani na kancelarię prezydenta, niezależnie od tego, że są tam też ludzie, którzy myślą rozsądnie. Każdy z nas pewnie ma jakieś doświadczenia pozytywne w tym zakresie, ale oni nie mają ani możliwości, ani cywilnej odwagi, żeby cokolwiek zrobić i nic nie zrobią, nawet jeżeli są proeuropejscy. A ja takich znam na wysokich stanowiskach w rządzie Prawa i Sprawiedliwości. Tylko że nic nie zrobią. Te możliwości kształtują się prawdopodobnie, o ile wybory przyszłe będą, te najbliższe wybory, nie zostaną przegrane totalnie na poziomie samorządowych. To znaczy, że poprzez prezydentów miast, poprzez marszałków województw, na tym poziomie będziemy mogli pokazywać, że normalna Polska, która wierzy w demokrację, wolność słowa i te wszystkie, ten cały pakiet europejski i amerykański wbrew pozorom, że on jest aktualny wciąż, ale nie na poziomie władzy centralnej. Dziękuję. Ja tylko krótki ad vocem, żebym była dobrze zrozumiana, bo mnie jest właśnie bliskie myślenie doktora Anuszkiewicza. Mi chodziło nie o to, że myśmy nie mieli celów polityki zagranicznej, tylko że straciliśmy pewien konsensus wokół tych najważniejszych rzeczy, co do których no, mieliśmy zgodę z różnych sił politycznych. I mnie się wydaje, że to jest świetna okazja właśnie, żeby wokół polityki zagranicznej i pewnych, jakby pewnego nowego podejścia do tych celów możemy rzeczywiście zunifikować dużą część ugrupowań teraz. Więc wydaje mi się, że nie tylko polityka europejska, ale szerzej oczywiście w kontekście tego, co ty powiedziałeś, chciałabym, żeby było to dobrze zrozumiane. Mogę państwu powiedzieć, że pan Janusz Anuszkiewicz powiedział mi w trakcie tutaj na boku, że to nie było tak, że była pełna zgoda, tylko były środowiska, które nie dominowały wtedy. Tak, czy na przykład środowisko Macierewicza, które by chętnie inną politykę w tamtym czasie prowadziły, tylko nie był to osoba, która miała jakieś istotne. Szanowni Państwo, ja pozwolę sobie skonkludować, bo dużo zostało powiedziane. Bardzo Państwu wszystkim dziękuję za
ważne i ważkie wypowiedzi. Ja nie mam wrażenia, że spotkało się grono osób, które się z sobą zgadza wyłącznie, bo sytuacja jest nadzwyczajna. Żeby powiedzieć, jak to wpływa na rzeczywistość. Dane NBP mam, najnowsze dotyczące bezpośrednich inwestycji zagranicznych. One oczywiście są z opóźnieniem, że wiemy dobrze, że polityka Orbana polegała na tym, żeby dawać największe ulgi inwestorom zagranicznym, żeby podbić inwestycje, ale mamy ewidentny spadek. 2015 57 miliardów złotych, 2016 55 miliardów złotych i 2017 20 miliardów złotych bezpośrednich inwestycji zagranicznych. I to wszystko się sumuje, to znaczy nieprzewidywalność prawa, konflikty z bliskimi krajami, antyniemieckie wystąpienia Jarosława Kaczyńskiego i jemu podobnych, teraz konflikt z Izraelem, zła relacja z USA, brak polityki wobec Rosji, to też jest jakby długofalowo bardzo niebezpieczne. To się przekłada na realne życie, tylko Polakom to trzeba wytłumaczyć, to jest problem. I teraz tak, jeżeli chodzi o największy ten obraz, uważam, że z PiS-em się nie wygra, będąc antypisem. Tak długa gospodarka grzeje, ludzie muszą mieć kontridee. Muszą też wiedzieć, jakie są ryzyka prowadzonej polityki. Polityka zagraniczna jednak była czymś, co Polakom dawało spokój i mają świadomość wyzwań. I uważam, że naszym zadaniem, szeroko pojętym ludzi, którzy myślą proeuropejską, jest to, co mówił Andrzej Rachowski, piętnowanie wszystkich głupot. I mam prośbę też do Państwa, jak Państwo widzą takie rzeczy wcześniej, o sygnalizowanie, bo jednak nie jestem ekspertem i czasami coś widać wcześniej, to jest punkt pierwszy. Ja mówię do wszystkich Państwa na przyszłość, to znaczy, żeby wcześniej mieć sygnały ostrzegawcze, pomimo tego, że PiS wrzuca nagle ustawy. Dwa, ja się w pełni zgadzam, że akurat w polityce zagranicznej, gdyby stworzyć taki pakt opozycji, szeroko rozumianej, nie definiujmy teraz jak, która podpisuje się pod głównymi kierunkami, to moim zdaniem byłby bardzo mocny sygnał, nie tylko do wewnątrz, ale również na zewnątrz. I włącznie z kwestią relacji polsko-izraelskich, że my się nie zgadzamy z tego typu podejściem, że jesteśmy za tym, żeby być w Unii Europejskiej, że nie zgadzamy się na wyjście, na bycie na peryferiach. Ja bym chciał, żeby był konsensus w sprawach euro, bo euro jest moim zdaniem ideą, która mówi jednoznacznie, że ten, kto chce w euro, to przecież nie chce być na skraju. Ten, kto chce w euro, nie chce mieć konfliktu z Komisją Europejską. Ten, kto chce być w euro, nie chce mieć konfliktu z innymi krajami. No i w polityce energetycznej też jakby to wszystko razem się mieści. Uważam, że taki apel byłby fantastyczny, byłby mocnym sygnałem do świata i byłby mocny. Nie mogę obiecać, że się uda zrobić, bo to trzeba wypracować, ale musi być też jednoznaczny. I bardzo Państwu dziękuję za dzisiejszą dyskusję. Chciałbym to właśnie tak politycznie podsumować. Apeluję do wszystkich, do Pana również, jakby już teraz off the record, bo czasami też off the record trzeba rozmawiać. Jakiekolwiek sugestie, ale ja mówię, że potem, żeby powiedzieli. Proszę Państwa, żebyście wszyscy wiedzieli, w Sejmie wszystko jest nagrywane. Także w ogóle nie ma szansy, żeby coś było nie nagrywane, a jak nam się wydaje, że nie jest, to jest. Tym bardziej. Ale mam prośbę też o sugestie, bo jednak siła parlamentarzysty polega na sile ekspertów. No to jest w ogóle też słabość polskiego parlamentu, że nie ma intelektualnego zaplecza eksperckiego, jakie jest w krajach Unii Europejskiej. To jest bardzo ważne. I wyłapywanie wcześniej i robienie kontrpropozycji, ale chciałem Państwa zapewnić, że w kwestii polityki zagranicznej jestem pewny, że szansa na osiągnięcie konsensusu w ramach opozycji jest największa, bo tu nie ma jakichś fundamentalnych różnic i dwa, nie widzę powodu, żebyśmy się tutaj istotnie różnili, bo to też nie przyniesie wspólne działanie. Bardzo Państwu serdecznie dziękuję, bądźmy w kontakcie. Dziękuję bardzo.